Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na mecz szachowy złożony z czterech partii, tempem 20 minut plus 10 sekund na zawodnika z mistrzem krajowym Pawłem Kowalczykiem, który myślę, że jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszych mistrzów, jeśli chodzi o tą kategorię mistrzów krajowych w Polsce. Bardzo silny zawodnik, bardzo wymagający, grający agresywne szachy. No, myślę, że będzie dobra zabawa, a przede wszystkim też jakieś tam wyciągnięte wnioski z tych partii, jakieś plany i tak dalej. Także bawcie się dobrze. Za chwilę rozpoczynamy dokładnie. Mamy 11 listopada 2011. Zbliża się godzina 19 w momencie nagrywania tego materiału, więc za chwilę lecimy. Dobra. A jeżeli ktoś jeszcze nie śledził na żywo, to jeszcze przypominam, że na Twitchu nick szachus.pl te transmisje na żywo czasami się pojawiają. Dobra. Powiedziałem 2011. Ociech, gwizdek, sorry, 2021. Za dużo tych jedynek w dzisiejszej dacie, słuchajcie. 11.11.2011, 2021 oczywiście. Tak, dzięki za poprawki. Dobra, czekamy cierpliwie na zaproszenie od przeciwnika. Już dosłownie została jakaś minutka z haczykiem, więc zaraz zaczynamy. No, jestem ciekawy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że tu jakieś pół punktu gdzieś tam uskrzknę od przeciwnika. No, ale powalczymy, powalczymy. Ja w ogóle z Pawłem nie miałem przyjemności zagrać partii na żywo nigdy. Tak się niestety nie złożyło jeszcze. Witam cię, wyindywidualizowany. Ależ masz ten nick, że można język połamać. Ale dobrze, dobrze, trzeba ćwiczyć tutaj. No dobra, już za chwilę, za moment Paweł może pewnie tutaj zaprosi mnie do gry. I będziemy startować z naszą rozgrywką, z naszą zabawą. Przypominam, 4 partie, 20 minut plus 10 sekund na zawodnika. Dobry wieczór, Bortmer MD. Dobra, Paweł już mnie zaprosił. Witam serdecznie. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Bardzo proszę tylko nie podpowiadać na czacie. Zaczynamy zabawę. Pierwszą partię gramy czarnymi. Paweł gra białymi. No to co? Wystartowaliśmy ruchem E4. I teraz pytanie, jaki debiut sobie wybrać? Czy zagrać C5, czy zagrać G6 agresywniej? Wiecie co? Zagramy G6. Poczekamy tutaj na jakieś opcje ze strony przeciwnika. Grałem już z Pawłem Sycylijską, Neidorfa. Tam były ostre, ostre, fajne rzeczy. Ale zaczniemy sobie może od obrony nowoczesnej. Widzimy, przeciwnik też pewnie kombinuje. 20 sekund zleciało. Mamy strasznie dużo czasu. No dobra, D4 jest to ruch, który zagrać trzeba. Nad ruchem goniec G7 nie będę się rozwlekał oczywiście, bo tak się gra i tak trzeba zrobić to od razu. No dobra, zobaczymy. Oczywiście na czat będę zerkał. Mi to teraz nie przeszkadza. Mamy bardzo dużo czasu, więc spokojnie. I jedziemy, moi drodzy, z tematem. Czeka nas trochę zabawy, trochę zabawy. No, Paweł się zastanawia. Pewnie się zastanawia nad jaki tutaj schemat wybrać, bo prawdopodobnie można zagrać F4. Znaczy, można skoczek na C3, następnie z F4 można zagrać agresywniej. No, przypuszczam, że H4 nie jest brane pod uwagę, chociaż to jest możliwe, oczywiście, ale raczej H4 do najlepszych ruchów na tym czasie nie należy. No właśnie, widzimy ruch F4. No i teraz mam do wyboru, bo albo sobie zagram ruch D6, albo mogę też przykurzyć posunięcie D5. Po ruchu D5 zostanie zagrany ruch E5, i wtedy będę mógł próbować grać przez skoczek H6, skoczek F5. Tylko czy ja tak chcę? Bo ja też mogę zagrać i posunięcie C5. Dużo rzeczy w ogóle można zagrać. Można grać i C6, D5. D5 mi się ruch bardziej chyba podoba, tylko po wybiciu raczej nie zbije przeciwnik. Raczej przeciwnik tego od razu nie zbije. Nie ma takiej możliwości. Znaczy jest możliwość oczywiście, ale po tym ruchu on przepcha i ja sobie chyba wrzucę C5. Chociaż C5 z tego co wiem do najlepszych chyba ruchów nie należy w tym momencie. Ale wiecie co? Zagramy te D5, zagramy te D5, żeby było troszeczkę ciekawiej.
Nie ma czasu dodawanego na ruch. O, zwrócę zaraz na to uwagę. Jeżeli nie ma tego czasu dodawanego, no to już trudno. To będziemy musieli dograć tą partię, a za chwilę zobaczę. Najwyżej następną rundę zagramy już. Tak, to jest pierwsza partia. Zagramy sobie z dodawanym. A zaraz zerknę. Jest 18:40 coś. No dobra, jest czas niedodawany. To poinformujcie Pawła, proszę, że czas jest niedodawany w razie czego. Więc tutaj trzeba będzie się trochę streszczać. Aczkolwiek 20 minut to jest i tak bardzo dużo, spokojnie. No to Paweł po prostu tutaj chyba nie dodał tego czasu w jakimś momencie. A to nie szkodzi. Jedna partia bez dodawanego. Tragedii nie ma, spoko. Skoczek H6. Skoczek H6 jest po to, żeby spróbować grać sobie na F5 w pewnym momencie. Goniec na, na G4 również może sobie fajnie wystartować. Ja chyba tym gońcem sobie za chwilę zagram. Dobra, myślę, że goniec G4. Po ruchu H3 będzie bicie. Hetman zbije. Skoczek F5 będzie stał już dobrze, bo tu będę atakował, a potem sobie zagram poprzez ruch H5. Tylko, że po tym ruchu on prawdopodobnie może tak zagrać. To też jest w porządku, ale myślę, że wyprowadzać trzecią figurę trzeba. Przyznam się, dokładnie tych wariantów nie znam. Dobra, Paweł tutaj do mnie pisze. A myślę, że to nie ma problemu, żeby bez dodawanego czasu. No, pewnie, potwierdził, spoko. Jest ok. Nawet jeśli się nie udało bez dodawanego, to tam nie jest jakaś tragedia. Witam Cię, Kasiu, dzień dobry, dzięki serdeczne za powodzenia. Tak, zaczęliśmy od 20 plus 10, ale nie wiem czemu tak. No dobra, wracając do pozycji, bo to jest myślę, że ważniejsze. Tutaj przede wszystkim na tego skoczka się nastawiam. Tak jak już mówiliście, że Paweł lubi grać agresywne szachy, to ta pozycja ma taki charakter, jak widać, troszkę zamknięty, więc może to będzie na plus dla mnie. Aczkolwiek wiem, że manewry też są dobrą stroną po stronie przeciwnika. No generalnie we wszystkich aspektach chyba jest niezły. Chyba najgorzej mu wychodzą debiuty, aczkolwiek najgorzej to jest mówione w cudzysłowie, bo jakie by debiuty nie grał, to i tak wyszłoby chyba dobrze. Agresywne szachy ma chyba dużo ludzi w swoim domu. No dobra, tutaj przeciwnik myśli, czas trzeba kontrolować. W takich sytuacjach oczywiście jak, powiedzmy teoretycznie, jakbyśmy doszli do momentu, gdzie on by miał minutę, ja również i pozycja byłaby mniej więcej równa, czy tam, no to myślę, że nikt z nas na czas grać nie będzie w tym momencie. No i teraz pytanie, bo będzie tutaj próbowane grać, będzie próbowane grane, będzie prób... Będzie przeciwnik pewnie próbował grać H3. Prawdopodobnie chyba tu się ustawię. Chociaż on mi hetman B3 jakieś może przystosować. Taki ruch już chyba trochę nie działa, bo po prostu on mi trzaśnie tego pionka. W szachach szybkich bym tak zagrał. Z drugiej jednak strony. Jak zagram tu, on zagra tu, ja zagram tu. Zepsuję mu skoczka, on mi może zbić pionka, ja zagram tu. No będę miał coś mniej, ale ta struktura będzie chyba dobra. No więc zagram skoczkiem na F5 od razu. Niech tak i się stanie. Ciekawy jestem, czy to jest dobry ruch. Tutaj generalnie mogłem też zbić, chociaż nie chcę, teraz zbicie będzie lepsze, bo pionek może zagrać po prostu na H5 i ten skoczek mój będzie stał, ale tu jeszcze jest oczywiście goniec, który tego skoczka może przepędzić. Fajnie byłoby, jakby pionek już był wybity z tej perspektywy, no ale tego jeszcze nie ma. W ogóle nie wiem, czy to nastąpi w tym momencie. Teraz moim planem jest na pewno zrobienie roszady. Próba zagrania jakiegoś F6, bo nadgryźć przeciwnika chyba trzeba. To nie będzie łatwe, to są trudne pozycje dosyć. Z drugiej jednak strony zawsze mam król F8 awaryjnie, które wygrywa partię, więc spokojnie. Tutaj też C5 muszę próbować zaplanować. To nie będzie proste. To ciekawy jestem, czy przeciwnik właśnie. Londona nie gram. Oj, nie ma opcji na Londona. Nie lubię Londona. Dobra, teraz tak. Zastanawiam się, co mój przeciwnik tutaj może myśleć. No bo nie może teraz ruszyć gońcem. To jest jakiś może dla mnie plusik mały. Znaczy, to jest takie oczywiście moje myślenie. Niekoniecznie to się musi wszystko zgadzać.
Co więcej, myślę, że jakiś goniec E2 kulturalnie. Dobra, ruszył H3, więc zbić będę musiał. Aha, on mi będzie planował goniec D3 i będzie chciał mi sprzątnąć skoczka. Zgoda. Zbić muszę, to nie mam tutaj nic do wyboru. On bije hetmanem oczywiście, tak jest. I ruch H5 jest obowiązkiem. Goniec D3 i E6. Tak trzeba grać. H5 jest to ruch, który grać po prostu trzeba. Ale zaraz G4 jest posunięcie przecież. Ja tego... Ale nie, może nie jest tak źle, bo po ruchu G4 ja zbiję, on zbije pionkiem, ja wybiję wieżę, on hetmanem, ja skoczek G3, zdejmę gońca. Tak się trochę może, trochę więcej przestrzeni będzie miał przeciwnik. Ale z drugiej strony, jak on mi zagra też hetmanem na H7, tutaj będzie atakował. Może król F8 wtedy, albo nawet goniec F8. Takie dzikie pozycje już nam powstają. Z drugiej jednak strony, moi drodzy... Po G4 ja niekoniecznie muszę tutaj od razu bić. Znaczy mogę zbić, ale może taki ruch istnieje. Albo najpierw tak, tak i tutaj. Już jest trochę do myślenia. Zawsze mam ruch E6. E6 ruch jest bardzo potrzebny mi w tym momencie. Dobra. G4 nastąpiło. Właśnie, moi drodzy, nastąpiło G4. Tutaj Paweł jednak zagrał w ten sposób. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja się nie pośpieszyłem z tym skoczkiem, jak widać na załączonym obrazku? I teraz tak, mogę spróbować skoczek H4, tylko się wtedy nie wyklepię chyba z tej pozycji. Hetman F2 powiedzmy, E6 obronię skoczka i czy go obronię na długo? Nie podoba mi się to trochę, ale jeszcze istnieje taka opcja jak bicie wieży, skoczek H6. Przepchać nie przepcha absolutnie, ale zagra jakimś hetmanem z powrotem. Tak się może zadziać. Tak zrobimy. Zbić trzeba na G4. To nie ma wyjścia. Zbić trzeba. Wybić wieżę również trzeba. I teraz tak. Jeszcze raz to zobaczę. Skoczek G3, hetman na H7. Więc skoczek tu. A jeżeli pójdzie F5, to ja rąbnę chyba tak. Czyli on, zaraz, bo jak zagram tak, on F5, czy nie będę miał problemów? Zbiję tutaj, zbiję hetman tu. Mogą być Neumanna problemy. Powiem szczerze, chyba trochę tutaj przegiąłem. Ale zaraz, zawsze mam takie zagranie. Jeszcze raz tutaj, król F8. Skoczek mój zawsze na E4 ma placówkę. I kwestia potem, jak on będzie tymi pionkami na mnie maszerował. A będzie pewnie maszerował tymi pionkami. Zawsze po skoczek G3, hetman H7, goniec F8. I ten skoczek odejdzie. Potem spróbujemy zagrać E6. Tu się będzie pozycja trzymać. Dobra, gramy skoczek na G3, moi drodzy. Nie będziemy grać pasywnie, gramy skoczek na G3. Witam cię, smoku, serdecznie. Dobra, i teraz gramy goniec F8. Zaraz, E6 jeszcze nie... E6 nie wziąłem pod uwagę. Kurczę, blade. E6 będzie piekielnie mocne. Ale nie, moment. Goniec F8, E6 zbije, on zbije z szachem, król D7. Wiem, że wygląda dziwnie, ale to się będzie chyba trzymać. Też za dużego wyboru nie mam, bo jak zagram król F8, to i tak mi może tak zagrać. Dobra, goniec F8. Bardzo niestandardowa pozycja. Zobaczcie, że faktycznie tutaj wygląda to bardzo, bardzo dziwnie. W ogóle teraz tak, jak goniec mi zagra na D3, a taki ruch może zaistnieć, to ja nawet hetman D7 chyba sobie przygotuję. I plan jest taki, żeby wyprowadzić skoczka jak najszybciej i zrobić długą roszadę. Niech się przeciwnik na mnie rzuca, oby nieskutecznie. Ciekawy jestem właśnie, jak to będzie. Słuchajcie, prosiłbym tylko, żebyście tutaj mi nie pisali na czacie żadnych ocen, żadnych ruchów. Ja i tak tego pod uwagę nie biorę absolutnie. E6. Tak myślałem, że ten ruch nastąpi. Muszę zbić. Muszę zbić, nie mam wyjścia.
No, zbić muszę. On zbije z szachem oczywiście. No i król d7 to jest ruch, który no, nie wymaga w ogóle kalkulacji. Okej. No i teraz tak. Czy skoczek c6 i hetman e8, czy hetman e8 od razu? No te piony, wydaje mi się, że białe tutaj stoją spoko. Tylko ten skoczek, co ten skoczek ma zrobić? No, raczej wymienić. Przypuszczam, że białe jakoś zagrają w ten sposób na d3. Szach raczej nie istnieje. O, albo na g2. Dobra, zawsze mam skoczka na e4. To jest pewniak. Teraz tak, hetman e8. Ale tak, król f2 i mogę mieć problemy. No właśnie, lekko nie jest. Grożą mi jakieś bicie zbicia, więc może skoczek c6 wydaje mi się, że zagrać trzeba. No stracę na pewno pionka, bo tutaj zagram, on mi odbije, tam strasznie paskudne piony będą. No ale jakie miałem wyjście, jak mnie tutaj załatwił przeciwnik? No dobra, a może jakieś c5 kopnąć, czy to nie będzie zbyt agresywne? On mi zagra tutaj hetmanem, ja tutaj, tutaj. Aha, dobra, skoczek c6. Właśnie nie wiem, c5 może być troszeczkę fatalne w skutkach. Może skoczek a6 w ogóle. No, może zagramy skoczek a6 z planem c5. Może zawsze skoczek na c7 coś wspomoże. Zobaczymy. No muszę przyznać, że mnie ładnie tutaj przeciwnik ustawił. No skoczek ma duże problemy oczywiście. Król f2, tak, król f2, skoczek e4. Przypuszczam, że też skoczek d2 może być zagrany, żeby po zagraniu skoczkiem na e4 on mi wybije i zostawi sobie gońca. Wow, to powiem szczerze, tego w ogóle nie wziąłem pod uwagę. Bije tutaj. Są ogromne problemy. Hetman e8 jednak trzeba było zareagować, jak widać. No dobrze, zbijam tutaj. On mi może zbić tu. Tutaj wejść praktycznie z matem. C6. Ua, 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 moi drodzy. Ciężka sytuacja, ale król c8 wtedy. No dobra, zbić muszę, tak? To nie mam tutaj za dużego wyboru. Król c8 będzie musiał paskudnie ruszyć. Bardzo zła pozycja. Bardzo zła pozycja. No ale cóż zrobić? Trzeba walczyć do końca. Goniec f4 może być stosowane i czy goniec f4 działa teraz? Czy ja nie mam c6 jakiegoś obronnego? Nie no, e6 ewentualnie mam wtedy obronne, więc on musi raczej zbić tu. Aha, i skoczka będzie mi atakował. Zbił jednak gońcem. Powiem wam, że to jest wtopa, bo zagram tak, on mi da prostego szacha, ja ucieknę, on mi zbije tutaj. Aha, skoczek będzie miał jeszcze tutaj opcję w razie czego. Chyba król c8 trzeba zagrać. Nie mam innego wyjścia. Król c8. Król się chowa. Atakuje tutaj gońca przy okazji, więc jakieś może małe tempo tutaj mam na to. Król b8. No wieża mało ma do powiedzenia w tej sytuacji i skoczek to stoi tragicznie, słuchajcie. No ale to jeszcze nie zostało wyprowadzone. Może to jest jakaś nadzieja, aczkolwiek moja pozycja jest bardzo słaba. No ale wyjście z wora to wiecie, moja specjalność, ale to jest taki wór głęboki, że to będzie strasznie trudne. No tutaj jak zbiję tutaj, no to oczywiście ja zbijam tu i się wygrzebuję z tego bagna. Król f2, no to tutaj dam szacha. Ten skoczek stoi strasznie dziwnie, ale on na szczęście tutaj jeszcze troszkę działa w tym momencie.
No ciekawy jestem. No król C8, na szczęście król odszedł, no bo król tutaj paskudne miał szansę na z D7. Musi jakoś wędrować. No, strasznie to wygląda, to prawda. Ciekawy jestem, czy jakaś taktyka tutaj wchodzi. No, na pewno nie hetman A6 oczywiście, no ale jakieś takie rzeczy też. Oj, jakieś rzeczy tam też istnieją. No, widzimy, że po hetman na E6 może hetman na D7. Hetman G8 dostanę z tempem. Nie, po hetman E6 będę musiał odejść królem. Od razu ze związań sobie uciekamy. Grozić będę. Ha, zaraz, zaraz, bo tutaj goniec na F4 mi będzie grał. I jeszcze tu będzie problem. W ogóle śmiesznie, bo B4 takie grozi i B5. Mój przeciwnik. No też ma troszkę do myślenia. Oczywiście chce mnie tutaj zarżnąć. No jest szach. Dobra. Widzę tego szacha. I muszę zareagować chyba w ten sposób, proszę pana. No nie mam wyjścia, muszę zagrać królem. Skoczek będzie miał problem, ale ja nie mam wyjścia. No bo zagram tutaj, no to no muszę królem na B8, nie mam wyjścia. I teraz tak. Goniec może zagrać na F4. No i zagrał, jak szybko to zrobił. I teraz mój skoczek, jedyne pole jakie ma słuszne, to na E4, tylko Paweł zdobędzie pionka więcej. No ale cóż ja mogę, biedny żuczek? Ja nawet nie mogę skontrować. No zagramy sobie skoczkiem na E4 i jeżeli mi wybije, no to wybija. On mi wybija, on ma piona więcej. A, nie wybił, czyli zostawił sobie jeszcze tutaj gońca. No i pytanie, czy tak zagrać w tym momencie? A to jest może jakaś moja szansa, że on nie zostawił sobie pionka wolnego, słuchajcie. Skoczek F6 można zagrać, goniec odejdzie sobie tam po diagonali i co dalej, Krzysztof? Będziesz miał problem duży. A skoczek D6 może jeszcze zadziała ze względu na C6. Skoczek D6 grać trzeba. Skoczek D6 grać trzeba. Teraz on prawdopodobnie będzie ruszał się skoczkiem. Tutaj już chyba nie zaatakuje mnie za mocno, bo mam ruch C6 i skoczek C7 i powoli spróbuję się wyplątać z tego bagienka. No, najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby docisnąć. Oczywiście, to nie jest takie proste, mam nadzieję. Oczywiście, wór worów to ja się przyznaję. To, że wieża mi tutaj stoi, to też jest bardzo duży minus, niestety. No dobra, skoczek D2. No wiadomo, każda figura wchodzi do gry. No C6 zagrać muszę, goniec tu trzyma. No C6 zagrać muszę, to taki ruch to jest obowiązek, oczywiście. I teraz skoczek się rozwinie na C7. Dalej będziemy myśleć, bo na razie to są ruchy takie, które zagrać po prostu trzeba. Teraz grozi mi strzał na C6. Paweł zagrał dosyć szybko, muszę przyznać. I ciekawy jestem, czy dobrze, bo teraz tak. Teraz mogę spróbować zagrać tu i tutaj. Wieża jakby tam spróbowała zaraz sobie pograć, tylko teraz tak, on mi będzie chciał strzelić tu. No dobra, taki ruch nie działa. Tutaj jakbym już chętnie wziął sobie tego pionka, ale nie mogę. Hetman D7 muszę zagrać, muszę bronić na C6. Jeżeli tutaj przeciwnik zrobi długą, no to jak ja zbiję, on mi zbije. Ja zbiję, on mi zbije tu i są problemy. Ale jeżeli on zrobi długą, to ja będę mógł chapnąć pionka. Tylko pytanie, czy wzięcie tego piona będzie miało sens. Z drugiej jednak strony, słuchajcie, może nie ma czasu na wzięcie pionka, tylko zagranie takiego jak posunięcia pod tytułem A5, ale skoczek tu może wejść. To też mogą być niestety problemy, ale po A, no wieżę muszę spróbować rozwiązywać, żeby tu aktywnie mi figura grała, bo w innym wypadku będzie to trudne, zaraz tylko skoczek, jak mnie zbije tutaj, tutaj skoczek wejdzie, tutaj na B6, ale to co? No to niech sobie wchodzi, to wieża A6. Tu pionek będzie mógł zagrać. No dobra, tam król nieco. Wydaje mi się, że A5 trzeba grać w tej sytuacji. A5 trzeba zagrać, żeby tutaj próbować jakoś hetmana odpędzać, a przede wszystkim ta wieża musi mi wyjść i zacząć grać, bo w innym wypadku mnie zmiażdży. Znaczy, wydawało mi się, że już mnie miażdżył, ale tutaj jakbym tak spróbował coś odzyskać, tak mi się wydaje.
No, ciekawy jestem tutaj tego grania dalszego. No bo na przykład jak hetman zagra na G8, to zawsze królem idę, teraz już na A7 i wieża działa. Czasami są już jakieś tam opcje. Nadal, jakby na przykład zginął ten pionek białych, to i tak białe mają spoko pozycję ze względu na lepszą strukturę pionów. No ale dobra, struktura pionów to jest jedno, a grać trzeba drugie. Pytanie, czy jakiś taki ruch ostry nie wchodzi? No ale to już Magnus Carlsen by mógł odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie wiem. Oby wytrzymać kondycyjnie. To jest też ważna sprawa. Przede wszystkim ta partia pierwsza nie jest z czasem dodawanym, słuchajcie, więc to też ma znaczenie na pewno. Chociaż czasu jest jeszcze dużo, oczywiście, z jednej i z drugiej strony. I teraz tak, moim planem jest zagranie na przykład A4. Moim planem tak, bo jak zagram A4, odpędzę hetmana, tylko hetman na B4 dalej będzie stał na linii i będzie chciał mi tutaj zbić na C6. Sam zagrał A4. Dobra, wiecie co? Czy moja wieża teraz na A6 będzie dobra? Bo raz, że schodzę z widełek potencjalnych. Tylko, że wieża mi potem nie pogra. On mi zagra później tutaj hetmanem. Ale ja zbiję wtedy tu. I będę bronił. Nie do końca. Wieża A6, hetman G8. Bicie. Goniec H6. Aha. Mogą być problemy. Ale bardzo mi się chce tam wieżą zagrać. To jest najgorsze. Bo królem tutaj to on mi. To co on mi wtedy? Właśnie, bo jak zagram wieżą, to wtedy mi tutaj zwiąże. To będzie problem ogromny. Ogromniasty. No powiem szczerze, a jak zagram tu, to on mi zagra tak. I tu mi wejdzie. Prawdopodobnie tutaj może coś działać. Bicie na przykład na F5. Szkoda, że nie mogę wrócić królem i zrobić długiej roszady. Nie, dobra, żartuję. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić. No tutaj w zasadzie schodzę ze związań. Tylko tu zbiję. Tu zbiję, skoczek C4. No zawsze mogę wrócić. Nie, nie mogę, bo widełki. Mogę wtedy zbić. Zaraz, co ja już liczyłem, bo się pogubiłem. Aha, króla liczyłem. Król A7. Mi się wydaje, że król A7 trzeba grać. Król A7, jeszcze raz, jeżeli on, ja tylko to liczę, może czegoś nie widzę, po wybiciu skoczek C4, tutaj może wejść, no to jak ja zbiję sobie wtedy tu, hetman wejdzie, zagram tu, on mi zbije. No tak, nie będzie wyglądało to dobrze, no więc prawdopodobnie wieża A6, ale cały czas mnie nurtuje hetman G8. Bardzo mnie to tutaj niestety przeszkadza. Ale z drugiej jednak strony. Zagram tu, on mi zbije, może zbije hetmanem. Skoczek tutaj, ja dam szacha. No pewnie, że tak. Tak trzeba zrobić przecież. Króla 7. Za długo myślałem nad tym posunięciem. O, prodziekanie, dzień dobry. Króla 7 trzeba grać. Tylko teraz tak. Pytanie jest takie. Jakiś taki cichy ruch pod tytułem Król B1 może nastąpić, bo tych szachów nie będzie. I teraz tak. Na pewno bierze pod uwagę przeciwnik bicie. Znaczy, król A7 ma też swoje zalety, bo nie ma już bicia na C6 w tym momencie. Goniec zbija.
To biorę pod uwagę. Ewentualnie może jakieś takie zagranie. Nie no, raczej skoczek C4 jeszcze teraz. No ale to ja wybiję. I może jakiś tam. No właśnie. Skoczek C4 może być dobre od razu. Ale skoczek C4. To ja zbiję sobie tu. On mi wjedzie z szachem tu. I co dalej? No tu zagra. To mu zbije z szachem. On będzie musiał coś tutaj wybić. Gońcem na przykład na D6 odbije. Skoczek tu. Nie no, hetman będzie tutaj też bronił. To się będzie trzymać. Raczej mi się wydaje. C4. W ogóle tego pod uwagę nie wziąłem. I może to być dobre dla mnie. Mam nadzieję. Bo je zbije tutaj. On może tak z powrotem zagrać. No dobra. Bo jak zbije tu, to nie sądzę, że on mi wybije, bo mi się to wszystko zacznie układać w dobrą stronę. Ale ja będę miał skoczek A6 i na B4 takie opcje. Ale on chce C5 grać i tutaj mi wjechać od razu. Zaraz, a jak zbije tu, on mi zagra tak od razu. Jak zbije tu, to co? Tu wchodzi i wygrywa? Nie. Zbijamy na F5. Goniec E3 prawdopodobnie zagra. Tego króla będzie chciał mi gonić. No to ja tym królem po prostu. Aha! Tu będzie wisiało. Dobra, dobra, już widzę, w czym rzecz. I teraz tak, jak zagram tu, to tak mi nie zagra, bo zagram C5. Te skoczki będą tutaj stały dobrze. Zagram tak. On mi zagra. Zaraz, zagra mi tu sza. Zaraz, chwila. Skoczek A6, on mi zagra tak. Tu będzie grozić. A może wtedy mu wtrącę. On mi tu, tu, tu. Nic nie zdobywam. Chwila, muszę to przekalkulować bez strzałek, bo strzałki mi przeszkadzają trochę w myśleniu. Zaraz, ale mogę zagrać tak. On mi zagra tak, to ja nawet mam skoczek C8. Wiem, że to wygląda paskudnie, ale broni się wszystko. No dobra. Nie widzę nic innego. Czas się powoli kończy, więc gramy koń A6. No ciekawy jestem, jak to się wszystko rozstrzygnie. No bo prawdopodobnie C5. Przepraszam, D5. Nie, D5 też nie można. C5, 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 bo chodzi o to, żeby ten skoczek tu wszedł. Jak C5, no to wiem, że to źle wygląda koń C8. Bardzo źle, no ale. Ale broni na B6. Potem goniec może wejść z szachem. I będę troszeczkę wybity tutaj w tej pozycji, niestety. Bo skoczek tu dobrze stoi. C5 zagrać on musi. Zresztą po tym ruchu może gdzieś indziej skoczkiem. Znaczy tak, na pewno jest liczone C5 i skoczek B4 przez niego. To jestem przekonany. Ja sobie też to policzę, spróbuję szybko. C5, skoczek, bicie. No i co? I tutaj król B1. A zagrał wieżą na G1. Dobra, już się tego nie dowiemy. W każdym razie prawdopodobnie się przeciwnik przestraszył nieco. Tutaj teraz mi się ruch podoba. I tak trzeba będzie zagrać, moi drodzy. Aha, zaraz, tu zagram, to on mi tak kopnie z szachem. No nieźle. Ale ja wtedy mogę B6 zagrać. Dobra, gramy. Ryzyk fizyk. D5, B6. D5, B6. Jego król też może być w tarapa. Uuu, tego ruchu kompletnie nie widziałem, słuchajcie. O, bozienko, to tutaj. To tego kompletnie ruchu nie widziałem. To już moja ślepota. Zbija i tracę figurę. Chociaż nie do końca. Może jeszcze tutaj mnie ratuje ruch. Jak zbije mi tutaj, to król tutaj. Jak mi zbija tu, to ja zbijam tu. No to hetman D3 to jest jedyny ratunek. No ten ruch też nic nie daje. Hetman D3. No hetman D3. To tego nie widziałem, ale mam nadzieję, że jeszcze figury nie stracę.
Sprytnie wieża poszła tędy, no trzeba przyznać, no muszę tak. I teraz tak, on mi zbi... Nie, on mnie nie może zbić. Może zbić. Musi. Okej. Aha, czyli idzie na materiał. Dobra. Mamy końcówkę, mam pionka mniej. 2-3 to tak, 2-4. No, szanse na remis teoretycznie są, ale bardzo małe, bo pion więcej, dobra struktura. Skoczki za bardzo nie pograły. Aha, zobaczcie, poczekajcie. Król nie może tutaj, bo tu dostanie, wezmę gońca, więc raczej król. Ojejku, ale bym bobolca zrobił. No, król na B1 prawdopodobnie zagra. I wtedy co ja wtedy, biedny żuczek, mogę zrobić? Gońca w końcu wyprowadzę może na G7. Żebrzemy o remis. Bo jak król tędy pójdzie, to ja wezmę dwa piony. No król B1 musi grać, to nie ma wyjścia. Tylko po król B1 czy ja coś mam? Taki ruch jeszcze jest. Znaczy taki chyba najpierw, a potem będzie tutaj groziło. Może jakiś cudowny remis w tej sytuacji by się zdarzył. Byłoby zacnie. No zobaczcie, tak się te figury... A jednak tutaj zagrał, słuchajcie, dam szacha, aha, on pójdzie tutaj mądrze, 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 ale wykombinował. Wykombinował to świetnie, ale poczekajcie, bo jak zagram tak, on tu, ja wtedy tu i tu odzyskam piona. Zagram tak, on mi zbije, ja tutaj wezmę i tu wezmę. I jemu jeden pionek zostanie. Będę miał figurę mniej, ale zostanie mu jeden pionek. Czy to jest szansa na remis? Czy ewentualnie... Dać tutaj szacha, on podejdzie królem. Ja wezmę gońca, zagram tak. Może wtedy jest większa szansa na remis. Ciężko stwierdzić. Wiecie co? No, bardzo mnie kusi jednak zbicie tu, ale wydaje mi się, że mogę przesadzić. Jednak. Więc zagram mimo wszystko na E1. Żeby nie było, ten ruch też widziałem. No dobra, tutaj zbiję, bo muszę i goniec G7 obowiązkowo. No i walczę o remis, walczę o remis. Walka jest bardzo trudna. Tu się wszystko trzyma. No cóż mogę tutaj teraz zrobić? Jakoś tak próbować? Ciężko stwierdzić. Może tutaj króla podprowadzić? Chyba tak. Nie widzę jakiejś innej sensownej drogi. Wydaje mi się, że no B6, żeby tutaj króla podprowadzić. Czas się powoli kończy. Niestety mamy już czas, nie jest czas dodawany w tej partii. Więc ja tu się zgadzam na remis w każdym momencie, oczywiście z pocałowaniem ręki nawet. Także zobaczymy, jak to się ułoży. No walka niesamowita. Tu oczywiście po biciu, po zagraniu jest bicie, bicie i skoczek C8. Znowu pasywnie, ale mam nadzieję, że stabilnie. Dobra, tu mi zagrał. No spryciula, spryciula. Spryciula z tego Pawła, spryciula. Jak zagram tu, to skoczkówka taka dosyć fatalna. Dosyć fatalna ta końcówka, skoczkówka. I co, ja muszę grać tak pasywnie? No gram tak pasywnie. Co ja mogę zrobić więcej? Gram tak pasywnie, dopóki króla nie wprowadzę do gry. Okej, król tu będzie zmierzał. Tu, tu, tu. On jest szybszy. Dlaczego to jest takie proste dla niego? A zaraz, a E6 nie mogę zagrać? Mogę dać w ogóle szacha znowu. Dam szach. Też mogę dać szacha i muszę wrócić. Dobra. No to teraz jest tempo, żeby zagrać królem. No jest tempo, żeby zagrać królem znowu. Mogłem E6 zagrać. Bo król jeszcze idzie mi po gońca, ale wymyślił. Tutaj, 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 tutaj. O rety. Co ja tutaj w ogóle zrobiłem? Dlaczego ja tak szybko zagrałem? No, a dlatego, że czas ucieka.
Krzysztof, ale żeś dał tutaj teraz, ale żeś teraz dał. Skoczkówka bez dwóch pionów to już będzie straszna. Straszna pozycja, niestety, ale się dałem zrobić. Ładnie mnie zamknął. No dobra, tutaj. Nie wiem, no tutaj zagrajmy, no. Cóż mi pozostało? Strasznie źle to wygląda. Mogłem E6 zagrać i byłoby dobrze. Chyba. Zagrał szacha? Nie rozumiem. To dało mi bardzo duże szanse. No bić muszę. Czemu nie zagrał królem na G6? Okej. Ha, chce mi skoczka zamknąć w tej pozycji. Nie no. E6 muszę zagrać. I tutaj przejdę skoczkiem tędy. No tak. W ogóle skoczkiem tędy mogłem zagrać jeszcze. Nie musiałem iść na C5. Czasu mało, tak? Goniec E3 tutaj, tu. No tak, no będzie ruch A5, to jest wiadome. To jest oczywiście wiadome. Skoczek na C6. To zrobił dobrze, oczywiście. Mój pion jest słaby. Ha! Zrobił mnie jak dziecko. Tutaj. No dobra, no mam przegraną pozycję. Jest to oczywiste. A, pionek zasuwa tutaj kompletnie. Kompletnie. O, jeszcze tutaj. Kompletnie nic nie mam. Dobra, czyli mnie jednak tutaj wydoił przeciwnik. Jeszcze zagramy kilka ruchów, bo tylko tych ruchów już praktycznie nie mam. Dobra, poddaję partię. No cóż, dobra. Pawle, czekamy na 20 plus 10. Kurczę, myślałem, że utrzymam tą końcówkę. Myślałem, że utrzymam tą końcówkę. No dobra, trudno się mówi. To w każdym razie i tak to zmierzało do jednej bramki. Tam za szybko E6 jednak trzeba było zagrać w pewnym momencie. I może by się utrzymało. No takie niestety troszkę bolą. Tutaj powinien. W ogóle myślałem, że tutaj się utrzymam w tej sytuacji. Jeszcze wcześniej E6 powinienem zagrać. Zaraz tu. O, w tej sytuacji powinienem raczej E6 zagrać. I królem podejść. Więcej opcji się pojawiało. No, ale nie zagrałem. A to, że straciłem punkty na liczesie, to jest nieważne. Na czeskomie, to jest nieistotne. Co się dzieje z Pawłem? Czy Paweł mnie zaprasza dalej do gry? Witam Orlineczkę. Pawle, Pawle, ja już tutaj do niego może napiszę. O, pisze mi wiadomość, spoko. Dobra, więc zaczynamy rundę numer 2. A, tutaj się pojawiło, dobra. No to jedziemy. No dobra, moi drodzy, no cóż ja mogę powiedzieć? Gram D4, no D4 zagrać trzeba. Fajnie byłoby nie przegrać teraz tej partii, a wygrać, no bo białe tutaj jednak to białe. Tym razem mamy 20 sekund. A Paweł pisze o jakiejś przerwie. Ojej, chwila, przerwa krótka. No dobra, zawodnicy między sobą tutaj czatują, wiecie jak jest.
Źle znowu jest dodane? Nie, jest dobrze. Dodaję 10 sekund. Jest wszystko w porporządku. Posunięcie G6. No to będziemy mieli obronę królewską indyjską, moi drodzy, prawdopodobnie. Skoczek C3 grać trzeba. A jednak nie. Mamy ruch D5. No dobra, to teraz mamy do wyboru ostre warianty, moi drodzy, które bardzo lubię. Ja sobie chyba zagram ten ruch H4. Niech się będzie działo, niech publika szaleje. Ruch H4. No niech się Paweł pomęczy. Znaczy, może zna to, tak? Może wie, jak reagować. Ja tutaj się powolutku będę zastanawiał nad posunięciami za moment. Na pewno jest coś takiego, że jak zagra C5, to można tutaj wybić. Skoczek wybija, E4, wybicie, wybicie i tak dalej, i tak dalej. Nie, dzisiaj smoku gramy 4 partie, 20 plus 10. To jest partia numer 2. No czas trochę schodzi, wiadomo, tu jak się troszeczkę myśli, to jednak czas leci. No ale H4, ciekawe czy Paweł znał ten ruch tak od razu. Jak się zastanawia, to prawdopodobnie może go lekko zaskoczyłem. Ale to już nie moje zmartwienie. Zobaczymy, co po tym ruchu wykombinuje mój przeciwnik. No bo tutaj chce grać obronę Greenfelda. Znaczy gra obronę Greenfelda. Dobra. Chowamy komórkę już tutaj, żeby nas nie rozpraszała. Po tej partii zrobimy sobie prawdopodobnie jakieś 2-3 minutki przerwy na papieroska. No nie mojego, bo ja nie palę, ale wiadomo. Nie no, w buletach to mnie Paweł zniszczy. Ja jakoś od buletów stronie. Jakoś, wiecie, bulety to trzeba by było potrenować pewnie z kilka dobrych dni. No może nie kilka dni, no ale tak z 2-3 dni wprawić się trochę w bulety i trzaskać te bulety, żeby przestawić myślenie na brak myślenia, ale nie. Ja dziękuję buletów, to za bulety podziękuję. No przeciwnik myśli, słuchajcie. Przeciwnik myśli i to długo. Nad posunięciem, jak to rozegrać. No na pewno istnieją takie opcje jak C6, C5. No i cóż, bicie też pewnie jest ciekawe. No za chwilę się zastanowimy, co zagra przeciwnik. Na razie wpadł w namysł dwuminutowy. E6, pytacie, czy E6 jest teraz słabe? Na pewno nie najlepsze aniżeli C6, powiedzmy, bo nie po to gramy G6, żeby na przykład gońca tędy wyprowadzać. No ale E6 zamyka gońca białopolowego, który też może dobrze sobie pograć w tym momencie. Chociaż ciężko mi stwierdzić, może ruch E6 też jakoś tam działa, aczkolwiek ja z tego ruchu byłem zadowolony. Z ruchu E6. Jest posunięcie C5. No to było do przewidzenia, oczywiście. No i teraz tak, tutaj mogę zagrać bicie, on zbije, mogę zagrać E4, on zbije, zbije, no i będzie taki typowy Greenfeld. Bardzo typowy Greenfeld będzie, moi drodzy, ale ja mogę zbić, on może zbić, ja mogę zagrać E3. E3 jest takim ruchem troszkę mniej, jakby to powiedzieć, agresywnym. Na pewno nie mogę zrobić w ten sposób. No dobra, bijemy na D5. Na D5 zbić trzeba. Odbicie skoczkiem nastąpi prawdopodobnie. Tak. No H5 chyba najlepsze nie. Chociaż H5 chyba jeszcze działa. Bo teraz wiem, że silniki wskazują taki ruch E4. Ja sobie jak tak analizowałem partię wcześniej, to coś takiego działało, tylko dalej to jest kwestia co dalej, prawda? No dobra. H5 chce mi się zagrać bardzo. Dostanę taki ruch na pewno. Wtedy. No dobra, gramy chyba H5. E4 raczej nie będę rozpatrywał za
bo tego za bardzo nie praktykowałem. Chociaż poczekajcie, jak zbije, 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 jemu się wszystko tutaj ułoży. Gramy H5. Gramy H5, moi drodzy. Nie po to grałem H4, żeby teraz nie grać H5. Dwa razy pion bandowy poszedł, tak? W tej sytuacji. Tutaj przede wszystkim grozi coś takiego jak bicie na G6 i nie można odbić pionkiem z H, tylko z F, dzięki czemu możemy zepsuć strukturę. Tu miałem podobną partię w Title Tuesday z pewnym arcymistrzem, gdzie naprawdę się fajnie partyjka układała. Coś tam analizowałem podczas turnieju, więc mam nadzieję, że podobne rzeczy mogą się zadziać. Zobaczymy. No, remis teraz po kilku ruchach, no to po co grać mecz, jak remisować po kilku ruchach? Bez sensu. Goniec G7. Ok. Znaczy tak. Zbić tutaj można od razu. On zbije pionkiem z H, ja tam wybiję. Jakieś E3. Albo E4. Niezbyt mi się to podoba raczej, ale. Tak, mogę pionka jeszcze przetrzymać. Może ruch E3 po prostu zagrać. On pewnie skoczek C6. No dużo tutaj mamy wspólnych mianowników. Zagramy sobie posunięcie kulturalne E3, moi drodzy. Nie będziemy grać aż tak mocno, ostro, bo raczej tutaj chciałbym tego pionka przytrzymać. No tutaj może być teraz bicie na D4. Nie wiem, czy to jest dobre. Znaczy, pewnie dobre dla mnie w sensie, to mam na myśli. Tu na pewno wybiję. Z pionkiem mogę się liczyć, że mogę go za chwilę stracić. Tylko, że tutaj chciałbym podziałać po tej diagonali. No zobaczymy, jak to wejdzie. No, bicie, bicie, tak? Bicie, bicie. No nie wiem, E3 chyba słabe było w ogóle. Na pewno szachy mamy tutaj zwariowane. Tak, grałem ten gambit ostatnio. Poszło bicie. No dobra, zbił, więc odbić się muszę. I pewnie skoczek na C6 będzie mi atakował pionka. No dobra, mogę zagrać tak. On mi zwiąże. Ja wybiję. I co potem? Potem może być różnie. Dobra. Chwila, Krzysztof, zastanów się. Też mogę tak zagrać, no ale koń E2 trochę nie pasuje, goniec nie wyjdzie. Skoczek F3 chyba trzeba grać. Skoczek F3. Koniec G4. Dobra, skoczek F3 trzeba grać, no to bez dwóch zdań. Figurę trzeba wyprowadzić, bronić tutaj. Oczywiście jak zbije mi tutaj, to problemy małe znikają z pionkiem D4. Ten ruch oczywiście był zagrany nie tak, żeby go zamatować tam, tylko trochę utrudnić właśnie życie, ale dzięki temu tutaj przeciwnik odpowiada dobrze w centrum. Oczywiście pionek na D4 do najlepszych nie należy, ale czego się nie robi dla zwariowanej pozycji. Jeszcze mam w zanadrzu oczywiście ruch H6, więc poczekam sobie na to posunięcie. No w ogóle bajką byłoby wróceniem skoczkiem na F6 i H6, no ale to nie nastąpi, bo skoczek F6 jest beznadziejnym ruchem oczywiście. Tutaj, no tak, tu może nastąpić goniec G4. Ja sobie z tego zdaję sprawę, tego pionka jestem już, znaczy ze stratą tego pionka jestem pogodzony, teoretycznie, tylko w jakiejś takiej troszkę sympatyczniejszej wersji. Goniec G4. Taki ruch sobie liczymy. Jeżeli tutaj zagra, no to ja zawsze mam wtrącenie, oczywiście. On odbije zawsze tym pionkiem. Ja wybiję sobie tam, on wybije sobie tam. I ja mogę zagrać goniec E2, tak po prostu. I ten pionek się jeszcze trzyma. Zagrał. Czy tak też mogę, tylko że on mi sprzątnie pionka. Czy ja tego chcę? Mogę też tak spróbować zagrać. I to mi się chyba podoba, te H6. Nie chciałbym przesadzić, bo H6 daje mi możliwość zrobienia roszady w razie czego i schowanie tego króla.
H6 mogę spróbować. Jak on mi zbije, to ja zbiję tu w ogóle i będę tam opcję miał do drobienia retmana. No więc H6, goniec F6. Zawsze skoczek E4 będzie działał, ale goniec E2 i jak on mi zbije tu będzie dobrze wisiało. Tu będzie dobrze wisiało. Gramy H6, moi drodzy. Tego gońca stąd wygonimy. I w następnym moim posunięciu będzie to ruch goniec E2. Ewentualnie taki ruch jak goniec C4. Ale goniec C4 nie działa. Goniec C4 nie działa. Chociaż może po tym ruchu jeszcze jest jakiś hetman B3? Nie, bo no mi tutaj bije, tutaj, tutaj. Nie, no goniec E2 trzeba grać po bożemu. Goniec E2 po prostu. I będę planował grać skoczkiem na E4 wtedy. No i chodzi o to, że jak właśnie mówię, powtarzam, że jak zbije mi skoczka, to ja mam wtrącenie z zbiciem na G7. A właśnie, ja tu nie przewidziałem jednej rzeczy, goniec D4. O rety, ja tego nie widziałem. Dlaczego ja tego nie widziałem? Ach, cholercia. To robi się u mnie już źle się robi. No dobra, no ale jeszcze co? No jeszcze piłka w grze. No wziął pionka, bo wziąć musiał. I teraz tak, co zagrać tu? To mi tu weźmie. W ogóle gońca D4 nie widziałem. Ślepota totalna. Widzicie, jak na mnie tutaj to wszystko działa. I co, hetman na B3? To hetman B3 mogłem zagrać wcześniej. Hetman B3. A to wygląda sensownie. No tutaj trzeba się godzić raczej z tym paskudnym zagraniem. Hetman B3. Hetman B3 trzeba grać, żeby bronić tutaj i przy okazji atakować skoczka. Złapać jakiś wiaterek w żagle. No, zobaczymy, może ten pion jakoś tam zrobi jakąś robotę. Na pewno tutaj hetman B6 nie działa. Wezmę sobie skoczka. Tutaj szach chyba też nie działa, chociaż nie wiem. Może działać. Ciężko stwierdzić, dosyć ostro się robi. W każdym razie po hetman B6... Dobra, hetmana B6 na razie nie rozpatruję, bo to chyba trudny ruch. Nie no, hetman B6 to tutaj bije, co ja mówię. Tu ewentualnie może najpierw mi wtrącić. No może mi zepsuć strasznie strukturę. Ta pozycja na pewno nie będzie zbyt przyjemna. No ale sam chciałem grać ostre szachy, no to gramy ostre szachy. No katuk, no wygląda ciężko. Wszystkie partie z pawem są ciężkie. Usłyszałem bicie, więc zbił. No muszę zbić na F3. Tutaj nie mam się co zastanawiać. Jest pionek mniej, ale jest para gońców, czyli jakiś taki upatruję prowizoryczny plus dla siebie. Oczywiście mogę się mylić, pewnie się mylę. Ale goniec mi już nie zagrozi, żeby mi tutaj hetmana zbijać. No i teraz co? Musi zagrać jakoś skoczkiem. Zepsuta struktura jest totalnie, no to wszyscy widzą. No ale co? No to... Nie wiem, co to za pozycja. Ciężko stwierdzić. Ja chcę zrobić długą roszadę. On jeszcze nie ma roszady, a ja już mu atakuję skoczka. No co zbije tutaj, to odbije oczywiście. No może odejść gońcem, trzymać pionka więcej. No i w porządku, tak? Może być w porządku. No zagram wtedy gońcem na E3, wieża D1. I będziemy grać dalej w te szachy. No nie wiem, jak to tutaj ocenić. Jakbym miał wybierać kolor, to i tak bym grał teraz białymi. Silnik pewnie widzi sporą przewagę czarnych, znając życie. No, ale to chrzanić silnik, że tak się ładnie wyrażę. No dobra, mamy sporo czasu, muszę pomyśleć. Cóż ja tutaj mogę w tej sytuacji zrobić? Skoczek B6 zagrał. No dobrze, to jest mądra decyzja na pewno. Z tego względu, że... Niech mi ktoś powie, dlaczego. Teraz mądre odejście gońcem.
Ciężko znaleźć jakieś fajne odejście gońcem. Może opcja wymiany gońca, żeby jednak tutaj próbować się dobijać do przeciwnika później? Nie wiem, to może być całkiem sensowne, bo silna figura w centrum, więc postaram się ją wymienić, tylko na moich zasadach oczywiście, tylko że to nie zostanie wymienione na moich zasadach, ale próba zostanie podjęta i to zawsze jest jakiś plus. Ewentualnie skoczek B5 rozpatruję, ale coś mi tutaj nie gra. Skoczek B5, jakaś wieża H4 jeszcze mi tutaj w głowie siedzi. Myślę, że chociaż jeszcze takie rozpatruję posunięcia dosyć dzikie pod tytułem A4, szkoda mi trochę na to czasu. Szkoda mi też wymieniać figurę. No dobra, mamy czas, żeby pomyśleć, po to gramy dłuższe tempo. Jeszcze goniec G5, pierwsza moja myśl to było goniec G5, tak żeby aktywnie rozwinąć tę figurę. Mi zbije tu, to zbijam hetmanem zawsze. Hetman D4. Z gońcem mogę być niezły. Wieża C1, wymiana, skoczki mogą u niego poszaleć trochę. Ten ruch chyba rozpatruję, ruch goniec E3. Jak mnie wymieni, wymienię pionkiem. I potem król F2. Wieża D1, król F2. I hetman C7 to król F2 właśnie. Ha. A może w ogóle skoczkiem odejść? Nie, bez sensu. No powiem szczerze, a może zagram w ogóle goniec G2 i zrobię krótko? To też jest jakieś rozwiązanie, tylko ten goniec, właśnie pytanie, czy on na tej diagonali jest lepszy, czy tutaj może sobie pograć i być lepszy. Bo ta roszada może nie być takim złym pomysłem z jednej strony. Tylko że on będzie miał takie opcje jak skoczek E5, tu skoczek D3, ale zdążę zrobić roszadę. Podoba mi się chyba goniec G2. Taki trochę plan, który miś, no nie wiem, w sumie, kurczę, blade. Dobra, gramy goniec G2. Niech będzie. Spatrywałem wiele rzeczy, ale niech będzie goniec G2. Z planem roszady wygląda to trochę prymitywnie, ale wygląda. I potem nawet F4, F5. Zrobił roszadę, no to ja zrobię szybko roszadę bez myślenia, bo tak chciałem. I teraz będę mógł tutaj jakaś wieża D1 zagrać. Ewentualnie goniec G5 już będę mógł zagrać chyba. Chociaż zaraz, ja tu rozpatrywałem również E6. Mądre zagranie mojego przeciwnika. Bardzo słusznie. I teraz skoczek E4 wygląda zacnie, bo goniec G5. A? Czy nie? Czy mój przeciwnik nie zagrał za szybko? Nie wiem. Dowiemy się. Koń E4, moi drodzy. Wchodzimy skoczkiem, żeby tutaj ustawić gońca na G5. No, skoczek D5 może też zagrać oczywiście z B6, ale tam jakieś już pionki wiszą, więc to trzeba liczyć. Wieża D1, goniec tutaj F6, zawsze punkt E6 się osłabi, takie tutaj wiąże z tym nadzieję i mogę tym gońcem uciec, tylko jak mi dostanie tak pionkami, ale to nie będzie takie łatwe też dla niego. Aha, no dobra, spryciulka. No tak, sprytnie, chce mi wymienić tutaj te hetmany. Nie mogę sobie za bardzo pozwolić na wymianę hetmanów, ale z drugiej jednak strony, co ja mam grać? Czy ja mogę tu? Wydaje mi się, że brakuje mi jakiegoś tempa. Dobra, gramy hetman A3. On prawdopodobnie skoczek C4. Na skoczek C4 nie mam pomysłu za bardzo. W ogóle jeszcze F4 mi wisi tutaj, znaczy siedzi mi w głowie, żeby jednak ten goniec zaczął grać. No brakuje mi wyjścia jednak figurą. Skoczek C4, oczywiście rozpatruję, no to może mogę zagrać tak, skoczek tutaj znowu, to będzie mi ganiał tego hetmana, no może ganiać, oczywiście.
No, zobaczymy. O, znowu nie jest łatwo. Dobry wieczór, dobry wieczór. No powiem tak, przykro byłoby przegrywać 2-0 w czteropartiowym meczu. Może by trzeba było zagrać z przeciwnikiem jakieś normalne szachy. A to zawsze jest takie gdybanie. Gram normalnie, a potem mówię, a może bym zagrał inaczej. Wiecie jak to jest. Pomyślmy, pomyślmy, pomyślmy. Skoczek C4. Taki ruch tutaj jest możliwy. Hetman nieco będzie skrępowany. No skoczek C4, to hetman B3 znowu będę próbował grać. Albo nawet hetman A4, chociaż tutaj będzie coś wisieć. No ale właśnie, plus jest taki, że jak on będzie mi zbierał pionki, to ja zacznę się figurami rozgrywać. No więc wydaje mi się, że skoczek C4 na pewno jest rozpatrywane, tylko może jeszcze. Mam nadzieję, że to nie działa aż tak bardzo dobrze. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno planuję F4. Raz, że zamknę tutaj pole dla skoczka, który pewnie by chciał. Chociaż z drugiej strony skoczek E5 chyba nie jest jakąś groźbą wielką, mam nadzieję. I ten goniec tutaj na rentgenie będzie działał. Ten skoczek na F6 ma plan, żeby tam potem tego hetmana zdjąć. Co też potem pozycją może być też nieprostą. No ale groźby są. Dobra. Dobra. On mi zagrał F5. Ciekawe zagranie. Dlatego, że jak zagram tu, on mi może zagrać F4. Będę musiał wrócić. No muszę zagrać tak. To nie mam wyjścia. Muszę tak zagrać. On mi zagra F4. Jestem przekonany. Ale ja nie mam wyjścia, muszę koń G5. Będzie chciał mnie atakować króla. Mój goniec w ogóle będzie stał jak. Nie się nie wyrażę, jak już. No ale zagra tak, to. No dobra, zagrał. Skoczek A4 muszę wrócić. No muszę wrócić skoczek A4. Nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Oczywiście hetman teraz znajdzie dobrą placówkę. Może mi sprzątnąć pionka. Trochę to czasu będzie zajmowało. Jakimś tam hetman D6 mogę postraszyć. No teraz tak, tego gońca. Ojejku, muszę przez D2 chyba wyprowadzać. Wieża D1 jeszcze. Tylko właśnie. No. Cóż mogę powiedzieć? Czarny lepszy. Jeszcze istnieje taka opcja jak goniec H3, król G2. To mi się podoba. Ten goniec będzie mógł tutaj sobie grać po tej diagonali i próbować uderzać w pionka E6. No ciekawy jestem, jaka jest ocena. Chociaż trzeba bardzo uważać, bo skoczek E5 wtedy może działać, punkt F3. Ale jest hetman, na szczęście póki co. Dobra, skoczek C4. No to ten ruch wiadomo, że prędzej czy później musiał być zagrany. Po tym posunięciu hetman, no hetman B3, tutaj nie ma co się chyba dłużej zastanawiać. No smoku, atakować śmielej. Wiesz, na małym czasie jest to prostsze, na dłuższym czasie zdecydowanie trudniejsze. Próba była podjęta, ale to nie proste. No problem jest z gońcem oczywiście. Jakby ten goniec gdzieś tam stał na G5, no to już byłoby fajnie. Bo by się wieżami tutaj fajnie grało już po liniach. Z gońcem jest problem. No jest, ale może go jakoś rozwiążemy pod tytułem. A zaraz, przecież ja tu grożę z biciem pionka teraz i chcę to zrobić. On może zagrać skoczkiem na przykład. Taka możliwość istnieje. No to będziemy tańczyć w ten sposób.
Nie wiem. Zobaczymy. Witam cię, Alojzy. Skoczek na E5. Mój przeciwnik planuje wymienić hetmany. Ale jak zagram mu tu, to będę groził matem na G7. Czy to się uda? W ogóle wziąć pionka chyba muszę, co? Nawet będzie sympatyczna opcja, bo potem nawet będę mógł wrócić hetmanem i wymienić wieżę w razie czego. Chociaż to mi się nadal nie będzie podobało. Pionka wziąć czy nie wziąć? Jeszcze raz, bo mogę też tutaj, tylko to nie jest chyba dobre. Pionka wziąć trzeba, moi drodzy. Wydaje mi się, że trzeba. Nie wiem, co Paweł wymyślił, pewnie coś wymyślił. Ja nie mam pojęcia co. Biorę piona, zobaczymy. Skoczek D3. Goniec broni się od mata. Skoczek D3, może wtedy goniec na. Zaraz, żeby mi hetmana za chwilę nie złapał. Nie, no hetmana mi chyba nie złapie, bo mam hetman A6 w razie czego. Znaczy mówię już o tym, jak on się obroni od mata na G7. Ale by był piękny mat, prawda? Ale wydaje mi się, że przeciwnik dostrzega tego mata. Niestety. Przeciwnik dostrzega tego mata. W ogóle też, jak wieża by się poruszyła, to też takie opcje istnieją. Ach, widzicie, jak to czasami może się fajnie ułożyć. Dobry wieczór. No na razie pierwszą partię przegrałem, to jest druga partia. Hetman mój zaczął tańczyć. Skoczek D3. No dobra. No to jest ruch dobry, zapewne. Ale zaraz, a jakbym zagrał sobie tak po prostu? I co wtedy? Goniec D2 chyba lepsze. Te piony na B2 są nieistotne. Tutaj na F2 chyba nie wisi. Goniec D2, skoczek C5. No goniec D2 jak ruszy to... dobra, tylko te potem... Tylko potem. Potem co będzie dalej? Bo wieża mi zagra na B8. Tutaj, tutaj... Strasznie ciężka sytuacja, znowu do myślenia. Ale chyba mi hetmana nie łapie. Zagrajmy goniec D2. Chyba. Z dużym naciskiem na chyba. Szybko zagrał, coś widział. Tutaj jeszcze rozpatruję. Strasznie dużo liczenia. No chyba hetman A6 muszę. Szkoda, że już hetman nie działa po tej stronie. Hetmanem na A6 zagrać muszę. Goniec zawsze jednego tutaj skoczka może trzasnąć. Wbrew pozorom te zdwojone pionki, one nie są takie złe. Jak widzimy tutaj, jak pionek na F4 zawędrował, to troszkę stabilizuje strukturę pionków. Paweł nie jest zainteresowany tym pionem, jak widać. No i teraz on może co? Jak zagra tak, to ja sobie nawet wrócę tutaj na E2. Ewentualnie tutaj hetman A4 i mi chyba nie łapie tego hetmana. Dobra, zagrał inaczej. Skoczek na E5 zagrał. Czego on to ode mnie chce? Czy on chce coś tutaj palnąć? A jak zagram tak, to co wtedy? Ten ruch mi się słabo podoba, ale by się chciało zagrać skoczkiem na F6, nie? Tylko że wieża broni. Ohoho. Zaraz, zagram tu. Tu mi palnie? Chyba nie. Skoczek F3. Muszę rozpatrywać takie ruchy jak właśnie skoczek F3, ale tu się broni wszystko. Goniec C3 mi chodzi po głowie. On pewnie zbije ja pionkiem. I gramy dalej, ale gońca wymienię. No goniec.
Goniec C3. Goniec C3 grać trzeba. Pionek czasami robi robotę, bez tego pionka to tam już by nic nie było. Skoczek G4, takie jeszcze ruchy mi do głowy przychodzą, ale nie, no oczywiście to teraz nie działa, bo tam jakiś hetman na D3. Wydaje mi się, że troszeczkę się wygrzebałem z tej pozycji. Tak mi się wydaje. Nie chcę tutaj zapeszać. Lecz już po ruchach, powiedzmy, wieża D1, już tak będzie to stało chyba całkiem. W pionach się wyrównało. Goniec, król bezpieczny, tak mi się wydaje, tak prowizorycznie. No, tu oczywiście mocno naciskany jest punkt F2, no ale on chyba nie działa. Nie wiem, czy jakaś wieża F5 nie wchodzi. Tu już w ogóle jest tyle możliwości. Chociaż teraz, słuchajcie, tutaj bicie na D4 grozi i hetman E6. Jeżeli hetman odbije gońca na D4. Prawdopodobnie mój przeciwnik będzie musiał zbić. Ale jak zbije, to ja tutaj zbijam. Ha, jeszcze tam wchodzi niby wieża na B2 z jakąś aktywnością. Tylko że tutaj cały czas dwa razy bronię. Trzy razy bronię z królem. I wtedy jeszcze pionek będzie wisiał. A jak gońca wymienię, to ten goniec nie będzie już obrońcą punktu G7. To może być jakaś tam dobra opcja. No i przeciwnikowi też czas powoli się skraca, 4 minuty. Wprawdzie 10 sekund się dodaje, więc to jest dużo, dużo, dużo czasu. No teraz grożę prostym zagraniem, po prostu wybiciem. Mój przeciwnik musi jakoś zareagować. Koniec w ogóle, że mój goniec znalazł czas na to, żeby tam grać. Jakbym miał gońca na C1, to już w ogóle byłoby ciężko, ale zdążył na C3 się przerzucić. Nie wiem, jakieś mam przeczucie, że złapałem wiatr w żagle w tej pozycji, słuchajcie. No tak mi się wydaje, no. Wieża D1. Za momencik. Skoczek tutaj bardzo upierdliwy, bardzo jest upierdliwy dla przeciwnika, na pewno. No może coś kombinuje pod tytułem bicie na F3. Goniec, bicie, zaraz, jeszcze raz. Bicie na F3, goniec bije, skoczek. Goniec wraca, F3. Może. Wiecie co, no goniec, skoczek F3 może działa. No teraz tak właśnie się przyglądam temu bliżej, on dłużej myśli, więc prawdopodobnie szykuje bombę na mnie. Skoczek F3 wygląda dobrze, ja nie będę miał wyjścia, będę musiał zbić. Ale z drugiej strony jak tak, jak on mi zbije, ja zbiję. Jeszcze raz przestawię tak, on zagra skoczkiem, ja może król F, król G2, a nie, król G2 nie działa, bo mi wybije i hetman H5. Ale będę mógł hetmanem wrócić na E2, dobra. Tu wszystko będzie działać, spoko. Więc na F3 bicia nie ma, no to jestem spokojniejszy. No to mi się wydaje, że tak jak mówię, troszeczkę wiatr w żagle. Mój przeciwnik, zobaczcie jak ma już mało czasu. Ponad 2 minuty zastanawia się nad ruchem. Lubi sobie ten Paweł pomyśleć, jak widać. Coś zbił. Okej, zbił tutaj, więc ja muszę chyba pionkiem odbić. Skoczkiem nie odbiję. No skoczkiem jeszcze się zastanawiam, ale chwila, czy skoczkiem w ogóle coś to daje. Skoczkiem to chyba nie, no muszę chyba zbić pionkiem. Skoczek tutaj musi stać. No dobra, nie ma tego bardzo silnego gońca. To jest dla mnie plus. Tutaj grozi wzięcie pionka.
Skoczki u niego też stoją oczywiście tak. Ojejku, ale bym zrobił gafę, słuchajcie. Nie będę za bardzo klikał, bo widzicie, bym zrobił misklika i bym, nieważne co by czarne zagrały, bym stracił hetmana. Masakra. Uff, aż mi ciśnienie podskoczyło. Czytam trochę czatu, czytam. Czytam czatu, moi drodzy, czytam. No widzimy jaki czas, zobaczcie, przewaga 10 minut. No mogę sobie długo, długo, długo pomyśleć. Jak to jest w pionach? W pionach jest porówno. 2, 4, 5, 2, 4, 5. No i ten pionek, H6, taki upierdliwiec, jak już mówiłem. Tutaj na G7 jest takie bardzo nieprzyjemne dla przeciwnika, pewnie nieprzyjemna placówka. No dobra, no to teraz mogę spróbować coś powiązać mojego przeciwnika. Pytanie, czy to się uda. Czy zagrać wieżą na B1? Wydaje mi się, że wieża B1 po prostu na wolną linię. Tutaj raczej nie widzę sensu w tym posunięciu. Jeszcze jakiś skoczek G5, fajne są opcje. Chyba wieża B1. Wieża B1, bo wchodzę wieżą aktywnie do gry. Wieża B1, wieża B5, ewentualnie coś tam, ta wieża musi stać. Skoczek broni mi tego punktu F2, to jest ważne. No mam jeszcze trochę czasu, spokojnie, to nie ma co się śpieszyć w tej sytuacji. Ale wieża B1 to jest mój główny kandydat do zagrania. Nie no, wieża B1, to się nie ma co zastanawiać. Wieża B1 grać trzeba. Dobry wieczór, szachista. Patryk, dobry wieczór. No słuchajcie, jestem chyba w komfortowej sytuacji, tak patrząc obiektywnie. Dużo czasu. No przeciwnik oczywiście tutaj musi. Co on musi? On nic nie musi. Właśnie chodzi o to, że nie, nic nie musi. Ale poczekajcie. Jakbym zagrał tak w ogóle. Hetman C4. Jest jeszcze coś takiego. Zdwoić wieżę. Wtedy. Wieża B5, tak troszkę mi się średnio też podoba, ale z drugiej jednak strony. Z drugiej jednak strony. No dobra. Wieża B5. Hetman C4 tylko rozpatruję. A hetman C6 zostało zagrane. Ok. Jakaś opcja wymiany jest, tylko właśnie w tym układzie ta wymiana mnie mniej interesuje. Jak zagram tak, to grożę z biciem wieży i grożę z biciem tu. Tylko ma wieża D5 jeszcze. No jest takie posunięcie. No ale to dobra, no to sobie będzie. Ja wtedy mogę dać szacha w ogóle i bardzo niebezpiecznie będzie to wyglądało. Czy ten jakiś skoczek mi zagraża? Chyba nie. Hetman A5, moi drodzy. Tutaj atakujemy, tam atakujemy. Wieża D5, to ja mam szacha na B8. Ale się ładnie obronił. To
To jest wtrącony szach, tylko nic nie daje znowu. No Paweł się ładnie obronił. Ładnie się obronił. Mega ładnie się obronił. Jak zostawię hetmany, to będę miał może większe szanse na cokolwiek. Hetman na A3 chodzi mi po głowie w tym momencie, bo ten skoczek mnie zagrozi. Skoczek C4. Jeszcze hetman A4. A jak zagram tak, to z powrotem. Okej. Tu nie mogę, bo mi zbije skoczkiem. Generalnie wygląda to dobrze. No dobrze, jakieś posunięcie trzeba wykonać. Dobra, hetman A3 mi się podobało. Hetman A3. Chodzi o to też, jak skoczek zagra na C4, to ja sobie wrócę z powrotem. Już nie będzie hetmana na C6 na przykład. A naciskać trzeba. Dobra, zagrał skoczkiem C4. Tutaj na D2 nie ma nic. I teraz hetman A6 z atakiem na ten punkt. No dobra, jedziemy. W ogóle ta wieża jeszcze może fajnie podziałać z tej strony w razie czego. Skoczek B6. Skoczek już nie atakuje tutaj, to może pora na goniec H3. Pora na goniec H3. Wieża E7? Tak po prostu? Może i tak. Wieża F5. Wow, ale posunięcie. Oddaje jakość przeciwnik. No, mega sprytnie, mega sprytnie. Hetman nie będzie miał za bardzo gry. Ja nie muszę tej jakości oczywiście brać. Nawet mi się chyba to nie uśmiecha zbytnio. Nie, nawet tego nie liczę, żeby brać jakość, bo on zagra GF i po linii G będzie mnie tutaj chciał matować i to będzie raczej dla mnie bardzo kiepska wiadomość. Ewentualnie. Zdwoimy chyba sobie wieżę na B. O, skoczek E5 będzie mógł grać, a pewnie wtedy wrócę gońcem na G2, znając życie. No właśnie. No bo król G2, muszę się liczyć z jakąś wieżą D3. Nie, no gońcem sobie wracam spokojnie na razie, bez większego strachu. Widłę. Hetman nie ma gry trochę, co? W tejże sytuacji. No, muszę przyznać, że Paweł gra bardzo dobre szachy. No, ruch A4 mi się narzuca. Dostanę tutaj kopnięcie. Jest bicie. No, niełatwo, niełatwo. Ale
Zagram tak, wieża tu, zbicie tu. Jak skoczek, to zbijam tu. To musi być wygrana. Dobra, znaczy, no tak, chyba tutaj trzeba w ogóle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. A szybko zagrał hetmanem na E7. W ogóle tam nie patrzył, co i jak. Nieźle. A zaraz, to przecież ja tutaj zbijam, nie? Zbijam na C4 po prostu. Dwie figury zawierzę, to jest już łatwiejsza pozycja. No dobra, chcę mi tutaj wymienić. Zagram tak i będzie dobrze. Może wymienić, król G2 się ładnie chowa. A to jest wygrana pozycja białych oczywiście, tylko trzeba to jeszcze dowieść. Chodzi o to, że czarny nie może mieć za bardzo zrobić. No król G2 się schowamy. Tutaj hetman A6 mogę z powrotem grać i męczyć pionka. No zobaczcie, pionek H6 zrobił robotę w tej partii, bo ten pionek strasznie był upierdliwy. Znaczy, może przeciwnik zagrać hetmanem, tylko że tutaj żadnego szacha mi jakiegoś takiego, powiedzmy, groźnego nie zrobi. No zagrał, jakby słyszał, zobaczcie. Dobra. Wieża tutaj już dobrze podziała. Jeszcze mogę w ogóle zbić tutaj. Na E6 mogę zbić. Pewnie to też jest dobre. W ogóle to jest dużo dobrych ruchów. Goniec E6, rozpatruje wieża B7. Wieża B7, bicie pionka. Skoczek F6 nawet chyba dobrze działa. Tutaj chociaż nie do końca. Może goniec E6 tu się broni. Goniec E6 chyba. Goniec E6 chyba działa dobrze. Tego ruchu nie widziałem. Haha, spoko. Tylko co? No, tu mam oczywiście ucieczkę, ale. Moment, mogę dać najpierw szacha. To byłoby ważne posunięcie. Tak, żeby bronić wieży w razie czego. Szach musi nastąpić. Okej, tutaj jeszcze mam. Ale mnie stresuje ten chłopak. Król F1 jeszcze mam i to wszystko chyba działa. No sprytnie, sprytnie to wszystko wygląda. A tu się chyba wszystko trzyma. Bynajmniej powinno. Chyba goniec G4 wystarczająco jest. I teraz król może wrócić na G2 w razie czego. Tutaj jakie zbicie, to jest bicie z szachem. Chcę wymianę hetmanów przeciwnik. To mi ułatwi sprawę prawdopodobnie. Chyba się muszę na to zgodzić nawet. Zgodzę się na to, słuchajcie. Wymiana hetmanów ułatwi sprawę tutaj zdecydowanie. Może coś lepszego było, ale
Dobra. No to co? Król do góry i techniczna sprawa jest w tym momencie. Pionek więcej. Wieża B5, jak już tutaj się przeciwnik osłabił, to będziemy próbować atakować. Ha, bo on chce tutaj zagrać, dobra. A zaraz, a nie, nie podstawił mi, co ja w ogóle gadam. Okej. Zbić trzeba. Podprowadźmy króla, żeby nie było żadnych niespodzianek. Wieża A6, dlaczego takich ruchów nie widzę? To jeszcze przypadkiem zrobi mi się bardzo trudna sytuacja, jak mi tego piona weźmie, a tego piona mi weźmie. No, walczyć trzeba do końca, jak widać. Tutaj mam szacha, tutaj wezmę pionka. W ogóle mam 3 minuty, tak? Co ja w ogóle zagrałem, że też tego pionka tak łatwo oddaję? No powiem wam, że może tym pionem zasuwać mimo wszystko. Dobra, zasuwamy pionkiem. No nie mogę stać w miejscu, muszę grać. Muszę grać do przodu. Okej. Lecimy pionkiem. Tak, przeciwnik będzie chciał mnie tutaj szachować. Lecimy pionkiem do góry. Jeszcze mocniej. Tu zawsze mam goniec D7. Ten ruch mogę wykonać od razu. Tak zrobimy. Tutaj. No tutaj. Chcemy piona doprowadzić. Pytanie, czy to. Aha, bo on mi weźmie tego po prostu. Tak, jeszcze można. Nie, nie można. Można. Sprytnie, no. Jednak zobaczcie, trzeba spróbować zawsze do końca. No tutaj szach. No dobra, zagram tu, tam mi weźmie. Nie, no dobra, to będzie technicznie wygrana pozycja. No co ja w ogóle tutaj rozpatruję? Okej. Idziemy królem na F1 tędy. Po prostu. Zagram skoczkiem i zaraz wezmę pionka. Okej.
szach, dobra. Król H2, żeby już nie było żadnych szachów. Aha, tędy chce mnie jeszcze męczyć. No to tak. Tutaj wezmę pionkę. Się uwolnię troszkę od tego. Może tutaj do góry. W sumie. No jest walka, ale myślę, że... Zobaczcie, dopiero dwie partie, nam 2 godziny już trzasnęło. Król, no to co? Bierzemy. A, mogłem dać szacha i wziąć tu. Dobra, to nie ucieknie. Mimo wszystko król jest odcięty. Bez znaczenia. Jak nie nastąpi misklik, to będzie dobrze. Po tej partii prawdopodobnie 5 minut przerwy, moi drodzy. Pionka. Trzymamy się blisko pionka. Spryciu Lenka. To jest sprytny zawodnik, słuchajcie. Jeszcze zobaczcie, chcę, żebym zbił tutaj pionka. No tu zagramy oczywiście. Trzeba uważać do samego końca. Dobra, 5 minut przerwy teraz mamy, moi drodzy. Za chwilę wracamy. Raz, dwa, trzy.
No dobrze, już jesteśmy. Okej, no słuchajcie, partia była no, emocjonująca, trzeba przyznać. Szybko zerknę, dopóki jeszcze Paweł nie zaprosił na następną gierkę. Sprawdźmy w ogóle, tutaj silnik miał do powiedzenia na samym początku. Tak troszeczkę szybciej przelecę tutaj debiut. W tym momencie się zatrzymam nieco tutaj. Bicie jeszcze jest w porządku. Czy H5 jest rozpatrywane? Pewnie nie. No dobra, czyli już czarne są lepsze, ale to może o to chodzi, żeby trochę zamieszać. A teraz po fakcie to się łatwo mówi, nie? E3. No jeszcze nie ma, powiedzmy, przegranej, ale jakąś tam inicjatywkę czarne tutaj teoretycznie uzyskują. No tak też się dzieje. Pionek wybił, skoczek F3, goniec G4. Wszystko się zgadza. Czy H6 jest rozpatrywane? Nie jest. No właśnie, bo ja nie widziałem w ogóle tego bicia na D4 i może szczęśliwie się złożyło, że tego nie widziałem. No czarny lepszy. No to nie można tak, że w 10 ruchach już mam przegraną pozycję. Nie, Pawła, z tego co wiem, to nie będzie w Olsztynie. Bicie, dobra. Skoczek B6, chyba miękki ruch. No właśnie, skoczek B6, miękki ruch. Co każe grać? No jak się ma piona więcej, to każe raczej wszystko wymieniać, więc tutaj, ale ta wymiana jest ciężka, ciężko tak w ogóle wybić. Tylko skoczek wraca i chyba tutaj stabilnie czarne stoją. Zawsze po analizie łatwo mówi. Właśnie ciekawy jestem, jaki plan teraz wybiera komputer. Czy goniec G2 rozpatruje? Też nie. Ale goniec E3 rozpatruje, to co myślałem wcześniej. Witam się, Soul, witam cię serdecznie. No ale zagrałem w ten sposób. Ciekawy jestem, gdzie był ten kluczowy błąd. Tutaj zerknę, czy Paweł. A, Paweł już jest gotowy. Dobra, moi drodzy, no będziemy kombinować dalej. Czy będziemy grać dalej? No to jedziemy. Czekam na zaproszenie. Gotowy, Pawle, gotowy. Jest. No znowu, dobra, czarny i tak, bo to wiadomo. Partia numer 3. No i teraz po E4 zastanowię się, co zagrać. Chyba, że nie będzie E4, będzie coś innego. Mamy D4. No to co, moi drodzy, lecimy z królewsko-indyjską chyba, prawda? Skoczek F6. Przypominam, że gramy 20 plus 10. Skoczek F3. Możliwe, że Paweł nie zagra głównego wariantu. Co, mamy minutę na ruch? W ogóle o co chodzi? No G6 gramy, tak? G3, czyli przyspieszamy trochę debiut. No, zawsze bywa tak, że pierwsze partie są dosyć wolne, a później te ruchy są troszeczkę szybsze. No dobra, D6 gramy, bo taki ruch i tak bym zagrał. Tu się nic nie zmienia w tej kwestii. No i teraz można. Wieża E1, dobra. No to jest już taki inny ruch troszeczkę. Widać, że, przepraszam, jest planowane zagranie E4. No może zagrać E4. Teraz tak, czy goniec na F5 działa? Nie działa. Taki ruch rozpatruję, ale po D5. No dobra. Tutaj. D5 mi się nie podoba. Wieża jeden takie ciekawe. No tutaj w ogóle mi się takie posunięcie nasunęło nieco. Tylko czy ja taki ruch chcę zagrać? Może ruch D5 w ogóle w tej sytuacji, ale nie za bardzo mi się to kalkuluje. No i widać, że tutaj przeciwnik już mnie zaczyna starać się wybić z debiutu. No muszę pomyśleć chwilę, słuchajcie, mam trochę czasu. Paweł tutaj wieża E1 zagrał, dobra. Nie, no zagramy skoczek C6, sprowokujemy go do zagrania oczywiście D5. Wtedy skoczek B4. Tam C5, jakieś takie schematy moje, tam jakiś goniec pójdzie sobie na G4 ewentualnie.
No po E4 w ogóle to zagram sobie ruch E5, rzecz jasna. Co tu Mariancello do mnie pisze? Okej. Okay. Mariancello jutro też będzie na turnieju. Pozdrawiamy Mariancella oczywiście. Na pewno przeciwnik rozpatruje teraz zagranie pod tytułem D5. I tak zagrał. No to teraz nie pozostaje nic innego. Ha, chwila, chwila. Nie, skoczek B4. Skoczek B4 mimo wszystko. Skoczek D4 jeszcze istnieje taki ruch. Ale nie, nie istnieje, bo zbijam pionka. Bzdura. Co ja w ogóle tutaj nie myślę. E4, no właśnie. E4. To jest tak, zawsze skoczkiem mogę wrócić, więc teraz taki ruch mi się narzuca. Nieco. I pograć po czarnych polach. Tylko C3 będzie mnie tutaj na pewno wyrzucał. C5 jeszcze mi się troszkę narzuca teraz. Wiecie co? Ten goniec musi zostać wymieniony za skoczka. Tak zrobimy. Ale Paweł ma to, co chciał. On już nie ma debiutu takiego obcyka. Znaczy ja nie mam tego debiutu, który bym chciał zagrać, więc. No ale schematy są jeszcze mi w miarę przyjazne. Powiedzmy. Słuchajcie, meczek troszkę trwa. Ja myślałem, że my się w 2,5 godziny wyrobimy, a tu będzie ciężko. Cieszę się chociaż z tego, że jest wygrana partia. Słuchajcie, ja myślałem, że to będzie o wiele ciężej, ale i punkcik już jest. To też podbudowuje, bo jakby się przegrało. Dobra, ten ruch oczywiście brałem pod uwagę. No muszę wrócić na pole A6, to bez dwóch zdań. I tutaj będę chciał podrywać centrum ewentualnie ruchem. No dobra, tutaj tak. No tutaj muszę wybić, to wybijamy tego skoczka paskudę. Hetman wymienia, dobra. I teraz pytanie ze 100 punktów. Czy na przykład taki ruch można zagrać? Jeżeli tak, to tutaj. Skoczek tam się będzie dobrze czuł. Słuchajcie, gramy skoczkiem. Gramy skoczkiem na C5. Co się tam będziemy szczypać? Chodzi o to, że jak on zagra B4, to osłabi sobie diagonale. Ten goniec na razie nie jest jakimś asem według mnie. Tutaj trzeba by było przestawić pionkę na A5, przestawić skoczka. Skoczek E5 w ogóle świetnie by wyglądał. Skoczek C5 musi pograć. No zobaczcie, mamy bardzo dużo czasu, a troszeczkę tempo zostało takie narzucone szybsze. Jak widać. Zawsze po pierwszych tam wynikach, pierwszych partiach troszeczkę człowiek się pobudza i zaczyna grać szybciej. A to trzeba mieć swoje cały czas te same tempo. Zagrał jednak tutaj. Słuchajcie, on tutaj zagrał. On się nie bał. No dobra, koń A4. Tak myślałem, więc tak gram. Zawsze mam powrót. I tutaj skoczka chcę przerzucić. O ciekawe, Paweł w ogóle tutaj. Ja bym tak nie zagrał. Ja bym tego ruchu nie zagrał. Znowu te moje skoczki gdzieś na bandzie lądują. W pierwszej partii też tam gdzieś te skoczki latały po bandach. No teraz mam proste zagranie, bo chcę zagrać tu skoczkiem. Otworzyć gońca. No dobrze, Hetman D3. Tutaj coś może być zaplanowane, więc tak trzeba chyba łupnąć. Skoczek D7. Nie ma innego chyba lepszego ruchu, mi się wydaje. No co? C5 nie zagram. Skoczek D7. Skoczek D7. Czy Hetman C2 w ogóle jest brane pod uwagę? Może ruch B5 jest ciekawy? W ogóle B5, tak. B5, ruch B5 jest bardzo ciekawy, bo ja drugiego skoczka mogę wstawić na B6 i tutaj zająć bardzo ważne pola. I przeciwnika trochę może ukarać. Znaczy, zobaczymy, jak to się jeszcze rozwinie. Bo, dobra, mamy gońca. To już jest i tak po temacie. Ale taki ruch mi bardzo odpowiada. Chociaż nie, Hetman E2. Chodzi o to, żeby tymi skoczkami tu się fajnie. Tutaj, dobra, chwila. Może A6 tutaj?
Dlaczego by nie? Kto mi zabroni? Goniec tu może zagrać. Słuchajcie, gramy chyba A6. Gramy A6, żeby zagrać B5. Tak zrobimy. Tak zrobimy. No te mecze 20-minutowe, czteropartiowe, to one są mega wyczerpujące. Co innego zagrać z 10 partii 5 plus 0. A to wtedy bym tak z wami nie pogadał za bardzo. Chodzi o to teraz tak, że ten skoczek nie może się ruszyć, bo atakujemy pionka na C3, więc jestem przekonany, że po debiucie mam przyjemniejszą grę. No goniec D4, tak. To jest ruch, który niestety jest dobry. Znaczy niestety dla mnie jest on, ten ruch jest dobry. No ale teraz spróbujemy co? Przygwoździć tutaj posunięcie? Czy skoczek E5? Skoczek E5 potem nie będzie miał... Zaraz, będzie miał dobre odchody. Tutaj skoczek D2. Rozwiąże się trochę, ale C5 istnieje taki ruch. To może być bardzo ciekawe. Dobra, dołóżmy do pieca, moi drodzy. Gramy skoczek E5. Dobra, gramy B5. Tak jak zaplanowałem, tak gramy. Ustawiamy się w ten sposób. A w ogóle ciekawe też jest to, że po skoczek D2 może warto zagrać koń B6, żeby się na C4 władować. A teraz po koń D2 jeszcze rozpatrzę ruch C5. Ruch C5 jest bardzo ciekawy. Bicie w przelocie na pewno nie nastąpi. Nie ma takiej opcji. Bo skoczek zbije na C5 i będę stał dobrze czarnymi raczej. Chociaż poczekajcie. Tutaj. Niekoniecznie. C5 tak mi się bardzo chce zagrać, żeby ten jednak pionek został zwolniony z obowiązku. Z drugiej strony, jak cofnę się skoczkiem, tu zawsze będzie tędy bronił. Ale teraz C5, bicie, E5. Bicie. Może być ciekawie. Znaczy zawsze może wieża C8 zagrać, tu będę się bronił. No dobra, gramy C5. C5, bicie i bicie skoczkiem. Tak zróbmy, słuchajcie. Tak mi się to podoba, że sobie w ten sposób zagramy. Jest chyba ok. No, prawdopodobnie on wybije w przelocie, bo goniec mu się nieco może otworzyć. Jak zbije tu, to zbije skoczkiem. On mi zbije, to zbije. Różnopolaki, on F4, skoczek D7, E5. Aj, to nie będzie stało dobrze. Ale poszło inaczej. Ok. Może wieża C8 teraz? Wieża C8 może być ruchem chyba dobrym. Wieża C8. F4 tutaj. Wygląda dobrze. Wieża C8 gramy. Gramy wieża C8, wyczekujemy. Podoba mi się pozycja, moi drodzy. Czarnymi uzyskaliśmy na pewno dobrą grę. Skoczek na bandzie niby źle stoi, ale przy tych pionkach w tym momencie bez podważenia tych pionków jest dobrze. Wieża C8, teraz grozi bicie tutaj. F4, no może zagrać F4, to i tak wtedy zbije pionka. No nie wiem. Ciężko stwierdzić. Też 18 ruchów, a my zużyliśmy niedużo czasu. W poprzednich partiach było trochę to inaczej. Jeszcze mnie kusi, słuchajcie, inna rzecz. Hetman C7. Jak mi wybije, to wbije pionkiem, ale mi nie wybije skoczka.
zbiję skoczkiem, on mi zbije, ja zbiję. Jakieś A6 zagra. A jak zbije wieżę od razu, to F4. Nieprzyjemne. Hetman C7. F4. No bić muszę, zbiję. To samo, tylko hetman już stoi, on będzie miał wymuszone F4. A w tym wypadku nie będzie miał F4 zagrane jeszcze. Czyli pytanie, czy to będzie dla mnie korzystne. Chyba może być korzystne. Dobra, bijemy na C6. No wybić królem tutaj trzeba, to nawet się nie ma co nad wtrąceniami zastanawiać. I struktura chyba jest bardzo przyjemna dla czarnych. Grozi taki ruch, no więc on będzie musiał albo hetmanem jakoś zagrać, albo A3 w ogóle zagrać, tak? No dobra, zagrał hetmanem. No i teraz tutaj... Tutaj grożę zbiciem. No tak, skoczek E5, grę, takim ruchem grożę. Ależ on szybko zaczął grać, ten chłopak. Szybko i dobrze. Znaczy teraz tutaj walka o punkt C4. Pytanie, czy ta walka jest dobra dla mnie. Hetman C7, tutaj skoczkiem za chwilę jeszcze. Chodzi o to, że zdążę zagrać skoczkiem i tu zagrać na C4, takiego klina postawić przeciwnikowi. Tylko pytanie, czy da się to wykorzystać. Minus jest taki, że pionki są na białych polach i goniec zostaje białopolowy, więc on zawsze tam będzie mógł podziałać po diagonali F1, A6. No ale w tym wypadku jeszcze atakuje pionka z tempem, więc F4. Zastanawiam się po F4. Po F4 może takie bicie jest całkiem niezłe, żeby oddać dwie figury za wieżę z jakieś pionki i otwarte linie. To może być technicznie dobra pozycja, ale zastanowię się, bo F4 może działa teraz. Nie wiem. W każdym razie, jak jemu by się właśnie F4 nie zagrał F4, no dobra. Więc coś tam jednak nie grało. Taki ruch jest przyjemny, G5. Bo jak tak, to potem wracam. Właśnie. Może G5. Kurczę, z drugiej jednak strony. Muszę się zastanowić, mam teraz trochę czasu. Mogę też zastosować posunięcie hetman B6, ale C4 dostanę w twarz. I on do C4 chce dojść. Z kolei jak zagram skoczkiem, on puści tutaj piona, ja polecę skoczkiem. Nastąpi jakaś wymiana i to będzie przyjemna pozycja chyba dla mnie. No tak chyba trzeba grać, nie ma co kombinować. Skoczek B6, no skoczek na bandzie zrobił robotę, trzeba zawalczyć o punkt C4. Nawet jak goniec zagra tutaj, to słabość jest na C3, jest słabość po prostu. No, napieramy przeciwnika w tej sytuacji. To ta struktura w ogóle jest jak ze smoka w Sycylu. Wydaje mi się, że tu jest dobrze. Wydaje mi się, że tu jest dobrze. Czyli tutaj z Pawłem gramy strategicznie. Chodzi o to, że jak zagra F4, to się też diagonala tu otworzy. Mój hetman może później po B6 fajnie sobie podziałać. Goniec F1. Skoczek C4. Bicie. Bicie. Bicie, bicie. No właśnie. Czy on tak teraz może zagrać? Nie może. Ja w ogóle mogę spróbować zagrać E6 i D5. Chyba. Może w ogóle jakieś zwariowane posunięcie pod tytułem F5.
Och, to trzeba znać dobrze struktury, żeby to dobrze rozkminiać. Ale jeszcze mogę hetmanem zagrać na A7. To jest sprytne zagranie. Bo będę wtedy groził tutaj wejściem. Na końcu wieża mi tam wejdzie i będę wieżą naciskał. Hetman A7 zagrajmy sobie. Tak, pierwsza myśl chyba. Taka może nie pierwsza, ale wydaje mi się, że to jest dobre zagranie. Wydaje mi się, że to jest dobre zagranie, bo skoczek za chwilę wchodzi. Jeden albo drugi. I tutaj na C4, jak się wszystko wymieni, stanę ciężką figurą i wstawię wieżę na C8, to będę napierał na punkt C3 bardzo mocno. No, nie wiadomo, czy ja tego pionka wezmę. Prawdopodobnie nie wezmę, ale będę mocno naciskał. Może jeszcze teraz w ogóle tak zagrać E6. Chwila, tutaj on może. 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3. 4. No może, więc ja muszę skoczkiem teraz wlecieć. No to wlatujemy skoczkiem, cyk, na C4. To jest dobry moment. Nabijemy. No oczywiście A4 może zagrać, tak pewnie też. Chociaż nie, teraz nie może, bo jest wieża atakowana. Może tego gońca sobie zostawić, oczywiście. Tak też uczynił, a czy zaraz. A tutaj? Czy mogę też zagrać wieża C7, stojąc tutaj dobrze? Podoba mi się hetman B7, żeby na pionka napierać. Dlaczego by nie? Planem jest na pewno zagranie wieża C7, wieża C8. I to przeciwnik musi się męczyć w tej sytuacji. Cześć Gorint. Z Pawłem Kowalczykiem. Bardzo silnym mistrzem krajowym. Również jest na Twitchu. Król Paweł 92. Wiecie co? Nie przewidziałem tego ruchu. Bo on mi teraz tu napiera. Znaczy tak, tu się nic nie dzieje chyba. Zaraz, a ja nie mogę E5 zagrać? Mogę przecież zagrać E5. I zdobywam. Jak mi tu zbije, no to easy. Biorę piona. E5. Wieża D5. Krzysztof, ale zagrałeś jak... Wieża D5 w ogóle nie zauważyłem. Znaczy wieża D5, ale zaraz F5 podważam. No dobra, daję szansę chyba przeciwnikowi. Nie, no dobra, gram F5 i tu jest chyba dobrze. On mi zbija, ja mu zbijam. Wieżą mu zbijam. Tak, tak, F5, F5, wszystko się zgadza. Działa, to wszystko działa, ta wieża też będzie działać. Zbił. Zrobił to. Bezlitośnie i bardzo szybko. Pytanie, czy jak zbiję tutaj, on zagra hetmanem, ja zbiję tu, on chyba nie może, bo tak? Wszystko może. Tutaj, tutaj, tutaj. I moje figury wchodzą do gry, a jego nie. Wieżą, zbijamy oczywiście. No zbił, ok. No to tak jak powiedziałem, to tak trzeba grać. Pytanie, czy pionkiem nie jest też dobre zagranie? Chyba hetmanem. Hetman bije? Nie no, hetman bije. Taki ruch trzeba chyba wykonać. I napierać.
Szacha się nie boimy, tutaj strata piona jest nieistotna. Raczej tak, otwierać pozycję. Szacha się nie boimy, król się chowa na h6. f4. Tak, pozycję trzeba otwierać. Teraz przy ciężkich figurach osoba, która ma bezpieczniejszego króla, ma lepiej. Poszło g4, dobra. Strasznie odważnie gra mój przeciwnik. Albo już desperacko nieco. Hetman F3 chyba wygrywa. Znaczy tak, ja mogę też i spokojnie zagrać wieża F7 może, to też jest jakaś recepta. Z drugiej strony F3 to chyba nie. Hetman F3 mi się wydaje, że działa. Hetman F3 i tu zbijam. Hetman F3. G5 się nie boję. Też król H8 w razie czego jest. Wieża zawsze może wrócić. Szybko to idzie jakoś. Cześć Kaczmarol, cześć, cześć, dzięki, dzięki. No i co w tej sytuacji? Wszystko od tego słabego pionka C3 się zaczynało. Znaczy w ogóle od tego ruchu B4 mi się wydaje. Mamy dużo czasu, dużo czasu. No bo tak, widzę taki ruch jak hetman na D1. Tutaj zbiję i jest dobrze. Tak, tu się wszystko, nie, tu się wszystko trzyma. Tu jest dobrze, słuchajcie, to jest dobra pozycja. Według mnie to jest wygrana pozycja. A pytanie mam do was, czy ktoś z was śledzi z silnikiem te partie na żywo? Tak, z ciekawości, pewnie tak. No dobra. Mogę zawsze wziąć tutaj i mieć tego pionka. Dobra. Tutaj, ale nie chcę tego, chcę zbić tu. Czy on mi tam coś w ogóle grozi, szach? Nie no, bijemy na h3, no nie ma opcji innej. No dobra, szach nastąpił, ja mogę tak zagrać. Mogę też zagrać na h8. A, on mi zagra wtedy tutaj. Na h6 chyba jest bezpieczniejsza opcja. Na h6 chyba jest bezpieczniej. No dobra. Mogę dawać tutaj teraz milion szachów. Mogę też zagrać tak. Szacha damy, żeby tu nie było w razie czego opcji. I chyba e4. No tak zagrał jednak. E4 chyba działa. Dobra, E4. Nie widzę nic innego lepszego. Raczej to wszystko działa. Zawsze jakaś wieża może wrócić. Chodzi o to, że jak on zbije, to idę ruchem, robię ruch F3. Tu zawsze odbije wieżówka lepsza. No tak. Liczymy teraz posunięcie pod tytułem bicie i tutaj.
Bicie na e4, f3, jakiś szach może nastąpić również. Nieco mniej przyjemny. Po biciu może nawet wieżą na e2. Mogę też dać dużo szachów w ogóle. Mogę z szachami tak. A jednak tu zagrał, dobra. Tu jakieś opcje się pojawiają dla przeciwnika. Mogę w ogóle to zbić hetmanem i mieć z głowy. Mogę zbić hetmanem również. Myślę, że nie będę tutaj za bardzo liczył. Zbijam to hetmanem. Tu też jest dobrze. Ups. O kurczę, to nie jest dobrze. Bez jaj. Nie no, żarty jakieś. Już mam w trąbę. Kurczę, ale spryciarz. Oh my god. Król jest w pułapce. Ha! A nie, zaraz. Nie no, jest w pułapce. Zagram tutaj, da mi szacha, zagram tutaj. Gra wieżą. Znaczy, nadal jest ciekawie, bo tu strasznie dużo pionów się pojawia, tylko. Ha! Masakra. Tutaj, tutaj, ostro. Co ja w ogóle? Czemu ja tak szybko gram? Ładnie zagrał, ładnie zagrał. Totalnie zagrałem nieodpowiedzialnie, za szybko. Ale spryciula jeszcze znalazł. Masakra. No dobra, liczmy to. Hetman G3, wieża szach. Król G5. Tutaj szacha raczej nie da, bo tutaj i zdążę wszystko. Więc po hetman G3, wieża, król, wieża. Tutaj, jeszcze jest tutaj, żeby było śmiesznie. Ale jaja. Nie, to w ogóle nie trzyma się niczego, nie? Tak w ogóle spierdzielić sytuację, to tylko ja potrafię. Ale ani się zapewnie też nie poczułem, muszę wam powiedzieć. To nie jest tak, że ja zlekceważyłem. Kurczę, już teraz się usprawiedliwiam bez sensu. Masakra. 64 pola, troszkę bierek i tyle, tyle emocji. O, król na H6 był dobrym zagraniem, tylko później spierniczyłem. Masakra, po prostu nie wierzę. Nie wierzę, co tu się wyrabia. Tak. No, mogę zbić generalnie też na H2 i jakoś E3 zagrać i coś próbować, albo nawet tutaj. Tylko, że to będzie ciężka sytuacja. No dobra. Ale chwila, a Hetman F5 to co? Przecież jest taki ruch. Dlaczego ja tego ruchu nie gram? Moment, moment, moment. Jeszcze hetman e5 ewentualnie, żeby tu trzymać. A nie, chwila. Tak. I tu jest. Dobra. Ostudziło moje zapędy. Może tak. Może tak. Może tak. Bieda, panie. No śmiać mi się chce po prostu, jak podstawiłem. To jest po prostu dramat. Dramat dramatów. Hetman F6. Jeszcze tutaj. No ale co? To da mi szacha, ja królem.
On tu i muszę oddać Hetmana, co nie ma co analizować. Masakra, po prostu. No nie mogę w to uwierzyć. Po prostu totalny szok. Nie widziałem takiego ruchu. Dlaczego nie widzę takich prostych ruchów? Trochę boli. No trochę boli, muszę przyznać. No dobra, przynajmniej przeciwnik był ustawiony. No wynik to podstawka moja taka. Ale to jest najgorsze, że podstawiasz. No to jest najgorsze właśnie w szachach. Że podstawiasz jak ostatnie ciele, no. Tak. No i tak. On będzie musiał wtedy zagrać tu, czyli będzie musiał stracić trochę czasu. No dobra, hetman na G3. Nie mam innego wyjścia, muszę tak grać. No wieża G2. Przynajmniej jakiś tam czas zyskuje na przetransportowanie wieży. Zawsze mam wieża F5 po szachu. To jest ten plus. Tu wieżą C3 będę musiał zbić pionka prawdopodobnie, żeby ożywić te moje wieże. Jakaś tam dzika opcja z tymi pionami moimi oczywiście tutaj może się jeszcze zadziać. No ale sytuacja jest piekielnie ciężka. W tak wygranej pozycji to jest masakra. No dobrze. Jak zbije tu, to niestety on mi zbije tutaj najpierw. Więc muszę odbić wieżą. On mi trzaśnie, trzaśnie. A co dalej? To się okaże. Znaczy, jeszcze mogę zagrać tu i przepchać mieć stabilnego pionka, ale z tą wieżą nic nie zrobię. Czy na pewno? No na pewno. Muszę zbić na C3. Nie mam wyjścia. Nie ma wyjścia żadnego. Okej. Ha. Brawo, szachuś. Nic nie widzę, słuchajcie. No wieżę podstawiłem, nie? Dobra, po partii. A powinna być łatwa wygrana. No trudno, jedziemy dalej. Ostatnia partia przed nami. Szkoda, szkoda, szkoda tej partii. Masakra. Szkoda tej partii. No wygrana była, no. Co z tego? Na razie wygrywają białe. Jedziemy, moi drodzy. Ostatnia partia. No gramy swoje D4, tak? Walczymy o remis w meczu. Musimy wygrać tę pozycję. Ależ podstawiłem motyw. Niewiarygodne. Ale ja w głowie mam, że to jest 2-1 dla mnie. Powiem tak, lepiej przegrać wygraną niż wygrać przegraną. Tak mi się wydaje. Dobra, D5, czyli mamy gambit hetmański, moi drodzy, gramy C4. No zobaczymy, jaki wariant tutaj przeciwnik teraz wybierze. Ale dobrze się gra. Fajny meczyk. Podoba mi się. Tutaj czarnymi przeciwnika dobrze ustawiłem, tylko jakoś pograłem za szybko. Te cztery partie to jest strasznie długo. Trzecia godzina leci, słuchajcie. Znaczy 2,5 godziny już minęło. No E6. Ja na razie się nie będę rozwlekał nad ruchami, bo te ruchy są teraz względnie proste. Za 4-5. Mam pytanie do Was, widzowie, przy okazji. Jak myślicie, jeden ze sposobów, który pozwala uczyć się szachów w taki sposób, żeby, jakby to powiedzieć, muszę zebrać myśli, no żeby podnosić swój poziom szachowy, tak mówiąc ogólnie, co między innymi należy robić? Jaka jest bardzo ważna kwestia, której nie lubią robić na przykład juniorzy, to z mojego środowiska tutaj wiem i ogólnie. Co mniej więcej, znaczy co należy robić? Jeden z elementów. Strzelajcie. Pomijam robienie zadań szachowych. Coś innego. Dobra, mamy ruch C6, czyli przeciwnik wybiera takie opcje. No to mogę zagrać ostry wariant botfinika. Tutaj się może podziać.
Technika ćwiczenia techniki. Czytanie książek. Taktyka. Analiza partii. Dobra, po tym ruchu. Praca nad mindsetem. W moim przypadku chyba trzeba popracować nad tym. No dobra, moi drodzy, to kwestia, czy wybić, czy zagrać jakieś takie sztuczne sztuczności. A, zagrajmy ostro. Grać więcej. Zgodzę się, że analiza partii jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Oczywiście praktyka, taktyka, każde elementy są istotne. No ale to jest moje zdanie, że analiza partii jest szalenie, szalenie ważna. Im więcej analizujemy partii, tym jesteśmy po prostu lepsi. Nie ma według mnie innej skutecznej drogi, żeby podnosić swój szachowy poziom. Dobra, gramy E3. No dobra, co, wieża C1? Wszystko działa. No tak, no i co, i hetman? Znaczy, mogę zagrać tak, wiem, że tu jest jakieś bicie, no ale zagram hetmanem na B3, nie wiem, ja tu nie znam tak, co, tu jest tak źle? Mi się podoba. Moim planem teraz będzie sprytnie. Tak można? Czy mam jeszcze tam jakby co bicie na B8, nie? No ja chyba z tego skorzystam. Tam bicie na B8 jest, gram gońcem na D3 spokojnie. Tutaj jak będzie H4, to po prostu uderzę tam. No, mój silny goniec oczywiście niestety zostanie zjedzony, ale potem uderzę tutaj, może jakąś strukturę pionków tu przeciwnika spróbuję jakoś zamieszać. Minus czarnych jest taki, że goniec na C8. Zobaczcie, że też nam gra przyspieszyła. Mam 11 ruchów, a tyle samo czasu na zegarze. No z lepszymi grać regularnie, to też prawda. Ale jednak analiza partii tego juniorzy tak nie lubią robić. Znaczy, nie, oczywiście na pewno nie wszyscy, ale to jest tak ważne. Nawet takie, słuchajcie. Z mojego doświadczenia, patrzenie na szachownicę i patrzenie w ogóle, jakie są ruchy wykonywane. Samo na przykład patrzenie, jak Carlsen gra blica. Na przykład, tak? No bo różne rzeczy oczywiście mogą można robić. Czekajcie, bo ja się tutaj trochę zagadałem, a pozycja jest, jaka jest. I teraz pytanie, co tutaj szachuś chcesz zrobić? Jak zbiję tutaj, to on mi tak. No to dobra. Bić tutaj najpierw. Zbijemy najpierw na D5. Ja to lubisz analizę, zwłaszcza w klubie. Ale słuchajcie, przy szachownicy, ale czy jest tutaj osoba na sali, która tak uczciwie analizuje partię w domu na szachownicy? Z książką, z czasopismem, jakąś tam zapisem partii. Nie wiem, jedna, dwie partie dziennie, średnio powiedzmy, tak? Bo czasami się siedzi, to się robi ich 10, a na drugi dzień się robi, nie robi się nic, to jest naturalne, uważam. Czy jest taka osoba na sali? Właśnie. No, brawo, Cigorindzie. To Cigorindzie, którą masz teraz kategorię? Trzecią na pewno? Drugą zrobiłeś? Czy miałeś drugą? Bo już nie pamiętam, wybacz. Okej. Okay. Jest tutaj bicie. No i teraz. A zaraz, a nie mogę tak? Znaczy, on mi zbije. I tam jakieś opcje będę miał fajne. Wydaje mi się, że tu jeszcze jest bardzo dobrze. Ha! Bo nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że jak zagram tu, to on mi może po prostu klepnąć tak. Mam skoczka jeszcze na C4. Dobra, to wszystko działa. To wszystko działa, moi drodzy. Jak ważny jest debiut? Tutaj uważam, że wyszedłem z debiutu dobrze. Na szachownicy jest trudniej, bo trudno się cofa ruchy, aby wrócić do wariantu. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mozolne przestawianie figur na szachownicy jest prawdopodobnie takie
trudne, w cudzysłowie mówiąc, że się nie chce przestawiać, bo to długo trwa, bo na kompie jak wrzucisz, to tam cyk, cyk, cyk i jest. A uważam, że na szachownicy warto. Znaczy, na kompie również, no ale o szachownicy nie można zapomnieć, może w ten sposób. No, tutaj pionek był broniony. A, nie mogłem wziąć, bo tu z szachem i wybiłby mi skoczka na g5. No i teraz tak, tutaj jak cokolwiek obroni na f7, to zagram sobie h4 i stoję świetnie według mnie. Jak zbiję, no to zbijam gońcem, no i też stoję świetnie, uważam. Dzisiaj na turnieju 5 punktów na 9. No i super, i satysfakcja gwarantowana osobista. Bardzo dobrze. Bo teraz tak, jeżeli zagra h4, rozpatrujemy bicie oczywiście, król idzie, jakiś hetman chyba na g7 i wygrywam partię, bo tutaj zbijam, potem tutaj, tu się trzyma, no tak, tu się powinno trzymać. Król f1, tylko król f1 teraz pozbawione sensu będzie, na razie król jest spoko. Roszada nastąpiła, no właśnie. Tak ja i dumał. I teraz, ojej, ile ja mam dobrych posunięć. Słuchajcie, według mnie teraz mam w ogóle świetną pozycję. Bardzo dobrą. Mogę zagrać skoczkiem na przykład na c4. I mój przeciwnik będzie musiał wybić. Ja sobie wybiję to pionkiem. On gdzieś odejdzie, nie wiem, na d8. Tutaj sobie wskakuje na d6. Jejku, ile to jest dobrych posunięć, słuchajcie. Tylko kwestia, czy ja to wykorzystam. Momento, bo jeszcze mogę i h4 fajne zagrać, posunięcie, to jest bardzo fajny ruch. h4 w ogóle dobrze działa, tylko że zagram h4, on mi zbije, ja zbiję, on goniec e6, więc bardziej mi chyba pasowało zagrać skoczkiem najpierw. h4 zawsze zdążę w ogóle, żeby było śmiesznie. Myślę, że skoczek c4 jest dobrym zagraniem. No on zbić na c3 musi. To bez dwóch zdań. Odbijam pionem. Są różnopolaki. Przeciwnik ma króla rozwalonego. No tutaj ruch pewnie jest rozpatrywany. A jednak nie. Jednak nie. No dobrze. Wymiana hetmanów jakoś tam może nawet duże dziury ma. Oczywiście ja muszę zagrać jakoś w ten sposób. No h4 trzeba zagrać. H4 trzeba zagrać. Dobrze to ustawić. Teraz pytanie. On oczywiście może wtrącić. No dobra, nie wtrącił. Skoczek na D6. Taki mi ruch chodzi po głowie. Może w ogóle tak zagrać, żeby po tym ruchu nie wymienić hetmanów. Z drugiej jednak strony. Może roszadę zrobić po prostu. Zrobimy, słuchajcie, roszadę. Wprowadzimy wieżę do gry za chwilę. Oczywiście tu jakiś B6 może nastąpić, to zagramy sobie chyba skoczkiem. Goniec A6, ok. Coś tam może podziałać, ale wydaje mi się, że to pozycja B5 od razu. Bardzo dwa. Co, skoczka znowu na bandę mam stawić? Na litość. No ale chyba wstawię. W ogóle tutaj też mogę spróbować zagrać świetnie. Strasznie dużo ruchów, właśnie o to chodzi. Czasem klęska w rodzaju. Ale wydaje mi się, że skoczek tu jest dobry. Grajmy skoczkiem na D6. Niech się przeciwnik pomęczy. No może wymienić oczywiście, to wymieni. Ja mam bardzo łatwą grę białymi. Jestem przekonany, że to jest wygrana w ogóle białych. Już w tej strukturze, gdzie te pionki są zamrożone. W ogóle grożą takie rzeczy jak właśnie wybicie hetmana, potem pionka, c4 grożę teraz zagraniem, powiedzmy. W ogóle c4 byłoby świetne, bo jak mi się wieża na piątkę dostała, to tutaj pionki same lecą. Więc prawdopodobnie on wymieni hetmany i będzie nie wymienił.
Dobra, to też brałem pod uwagę, że będę musiał wtedy tak zagrać. W ogóle może coś w tym stylu. Chwilunia. A, na różnopolaki chcę, duże uproszczenia chcę zrobić. Dobra, widzę to wszystko. Może tak w ogóle zacząć rozmowę. Bo tak. Mam C2. Chcę wziąć tego pionka. Jak mi zagra gońcem, to ja może uderzę F3. Dlaczego by nie? A co tam? Jak się bawić, to się bawić. No może bierze D8, to ja wtedy tutaj trzasnę. On goni CF5 i ja F3. Zwiąże mnie trochę. Ale potem mam taki ruch. A zaraz, właśnie. Przecież jak zbiję tutaj, to potem grożą widły. Więc to się trzyma. Problem polega też na tym, że jak on mi tego skoczka jakoś zdejmie, to tutaj skoczek będzie miał świetną placówkę na C4. Dobra, zagrał F5. F5 to był ruch, który widziałem. No właśnie. A może teraz tutaj przykurzyć? To w ogóle by było takie dzikie posunięcie. Oj, bardzo dzikie i nie wiadomo, czy dobre. Też chodzi mi po głowie, żeby w ogóle tego gońca wziąć. Zagram tutaj. Nie bardzo mi się to podoba. Jeszcze taki ruch A4 jest dosyć ciekawym zagraniem. Jak mi weźmie skoczkiem, to dostanie C4. Zagram A4 w ogóle bez myślenia. On ma teraz wieżę D8, zawsze mogę zbić. Potem A5. No nie wygląda to szachuś dobrze, chyba. Ale musi jeszcze znaleźć taki ruch wieżę D7. Znaczy pewnie wieżę D8, ale pewnie zauważy. To znaczy tak. Dobra, zagrał gońcem. Spoko. Mogę teraz tak spróbować się przetransportować. Tak w ogóle i tak. Też ciekawie to wszystko będzie wyglądało. Mega. Tutaj. Mega interesująca sytuacja, muszę powiedzieć. Mi się naprawdę bardzo zaczyna podobać. Bym się tylko nie przemanewrował. Trochę jakby przeciwnik wyszedł z opresji, mi się wydaje. Skoczek B7. No, albo wybić, ale to otworzę linię. Z drugiej jednak strony może warto otworzyć tę linię. Dobra, bijemy. Aj, skoczek przecież nie zagra mi na B7. Co ja w ogóle zrobiłem? No dobra. Hetman B2. Idziemy po piona. Albo będzie mi się wydawało, że idziemy po piona tutaj. No może oczywiście powymieniać, tak. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Król jest odsłonięty. Tam do króla by trzeba było się jakoś dobrać.
Ciekawa partia. Znowu czuję, że jestem w tej sytuacji lepszy. Oprócz pierwszej partii, gdzie zagrałem tragicznie. Ta poprzednia partia była spoko, no. Poprzednia partia była spoko. No dobra, jest ruch A6. Teraz tak, zagram tu, to on mi kopnie tu. No dobra, to mi kopniesz, wymienisz, a ja wejdę hetmanem i będę straszył. Jest hetman. Skoczek. Skoczek ma problem, malutki problem. Ale zawsze mogę zrobić mały przełom. Może za szybko znowu gram. Tutaj pilnuję piona. Tak, nie, spoko, spoko. Myślę, że tutaj, tu jest wszystko dobrze. Powinno być dobrze. Według mnie ocena silnika jest dobra dla białych. Mam nadzieję, że to dobrze kminie. Ciężko stwierdzić, naprawdę. Ciężko to wszystko stwierdzić. Dobra, zagrał tu, ja to wymienić muszę. Nie mam wyjścia. No i co? I teraz skakuję hetmanem na E7. I pałaszuję tutaj przeciwnika. No to hop. Hetman E7. Cóż tu lepszego mogę zagrać w tej sytuacji? Nawet takie ruchy zawsze. Tutaj już wchodzę i biorę piony. No on musi wieża F7. Tutaj biorę pionka. Będziemy grać dalej. Szach. Proszę pana. Jest źle, jak goniec mi zagra na E5, to w ogóle to się rozdmucha. I właśnie przy różnopolowych gońcach ta strona ma lepiej, którego goniec jest bardziej aktywny, a bardziej aktywny jest goniec G3, bo on za chwilę tam zaraz, no, biorę pionka. I za moment... Aha, znowu tutaj zagrał, dobra. Okej. Okay. No to tak, to zrobił to sprytnie, bo zabiera mi trochę czasu na jakieś moje tutaj szach, tutaj. Sprytnie. No w każdym razie tu się bawię za darmo teraz. Nie wyjdę za bardzo tędy. No dobra. Dajmy szacha na G5. Dobrze. I chyba tu zagramy. Hetman F4, nie ma innego wyboru. Jednak mi jeszcze ten goniec nie wyjdzie na bardzo aktywną pozycję, ale pion jest wzięty. No tak, tam pionem będzie zasuwał. Teraz mi się narzuca taki ruch, żeby otworzyć tutaj wieżę. I to będzie chyba zagranie dobre. Tylko właśnie tu się zaczyna autostrada rozwijać w tym momencie. A jak zagram tu i tu, może być mało. Może być trochę mało, trochę wolno. Taki ruch mnie bardzo kusi. Oj, kusi mnie taki ruch, bo on jak on zbije hetmanem, to wchodzę z wieżą z tempem. I będę stał świetnie, a jak zbije koniec, to zbije tu. No D5, oczywiście, że D5. To jest klasyczne posunięcie, trzeba takie ruchy grać. To nie ma nad czym się nawet zastanawiać. Zbił. Bierze D1. Koniecznie. No tak, będzie chciał mnie tu szarpnąć. A tak, żeby tu jeszcze skosić. No, bardzo sprytnie gra Paweł, muszę przyznać, ale zagram tak, on pójdzie pionkiem, zagram tu. Lecimy hetmanem. Chodzi o to, że taki ruch jeszcze mam w zanadrzu. No i tutaj. I teraz pytanie właśnie, czy on zdąży dorobić hetmana. Jest liczone, pewnie jest liczone.
Zawsze ta wieża może tu zatrzymać. I mogę próbować na przykład grać tak i tak. Albo tutaj i tutaj. Tak, chyba H5, H6 może być dobre. A wieżę przytrzymać na jedynce, jeżeli ten pionek będzie tutaj zasuwał. To wtedy przytrzymam tego pionka paskudnego. No wydaje mi się, że to jest wygra na białych. Jak odejdzie goniec e6, to jeszcze tutaj pionek leci. Tylko pytanie też, czy warto brać pionki, czy jakoś spróbować te figury ustawiać lepiej. Wieża d7, to w ogóle jestem zaskoczony tym ruchem nieco. Ale może to i dobre. Bo jeszcze mi chodzi po głowie takie posunięcie. Ale z drugiej strony może jednak warto. Bardzo sprytnie. Może warto wybić. Hetman jakiś C7. Hetman... D6, hetman E6, o, spryciula. A może tak w ogóle? A nie, nie mogę, chociaż wieżę tracę. Wymusza mi troszeczkę tutaj. Taki ruch tutaj, wieża wchodzi. Ale tu zagram. A4 jakieś, może w ogóle tak, ale to bez sensu. A z drugiej strony jednak dlaczego bez sensu? Może to ma sens właśnie, jakaś wieża E1. No sporo czasu, mogę się jeszcze zastanowić chwilkę. W ogóle może król H2 jest świetne, nie wiem, bo chodzi o to, że jak on mi zbije tu, ja zbiję, on zbija, to ja tutaj jakoś matuję może? Na pewno matuję. Król H2, ale by było co? Król H2 wydaje mi się, że jest spoko. Tylko, że on może zdwoić wieżę. Król H2 może nie mieć sensu z jednej strony. Z drugiej jednak strony uderzę tam. Wiecie co? Zagramy król H2. Król H2, on mi zbije jeszcze raz. Zbije, no jak zbije, no to wtedy tutaj wygrywam, bo goniec daje tam cały czas szacha z hetmanem i mata. Król H2, pewnie się zdziwi. Znaczy pewnie się nie zdziwi, bo to jest ruch taki, który na pewno jest też brany pod uwagę gdzieś tam na końcu, na końcu głowy. Ale podoba mi się to posunięcie. Podoba mi się to posunięcie. Król H2. No dobra. Tutaj wygląda to nieźle. Uciekamy królem też przy okazji od potencjalnego dorobienia pionka z szachem, więc to jest takie może zyskanie tempa tak naprawdę w tym momencie. A chcę zagrać prosto. Chcę zagrać tu i dać mata jakoś tam. Ewentualnie. A4 pognał. Dobra, A4 pognał. No to teraz tak, bicie trzeba rozpatrywać, tylko zawsze hetman wraca ładnie na e6 i to wszystko broni. Tutaj już trochę z królem może być różnie, ale zawsze goniec f4, król wraca, dobra. C4 może przełamać, bo tu nie ma szacha, c4 on tu nie może, bo tu...
C4? C4 wygrywa. Bicie pionkiem tutaj. Teraz C4, bicie. No, C4 wygrywa chyba, bo komunikacja się przerywa. Bum. Moi drodzy, czy to działa? Chyba działa. Chyba ten ruch działa. Pognał A4, dostał C4. Chyba działa. No bo co? Teraz tak musi grać wieża E7 prawdopodobnie. To dostanie taki ruch. Może. Hetman F6. Hetman F6, a potem tu. Dużo dobrych ruchów. Masakra. C4. Teraz jest ok. Co? Kurza stopa. Co to za ruch? No wybić chyba teraz muszę. I tutaj daję szacha. Dobra. Jest. I hetman D5. Wszystko działa. Moi drodzy. Mamy to. Mamy to. To będzie 2-2 w meczu. Ale białe cały czas wygrywają. Masakra. Czarnymi było blisko. No Paweł jeszcze oczywiście walczy. No zbijamy wieżę. Walka trwa. Bo walka trwać musi do końca. Na spokojnie, Krzysztof. Jeszcze to wszystko przeanalizuj. A, mogę po prostu szachować po czarnych polach. Bez większego zastanowienia. No, będę szachował. Ok. Szachujemy sobie jeszcze hetmanem. Wprowadzę sobie wieżę za chwilę. O ile przeciwnik mi pozwoli wprowadzić tu wieżę. To jest oczywiście techniczna sprawa. Tutaj, tutaj. Pewnie wszystko tutaj wygrywa, ale wolę to robić z szachami, żeby po tym posunięciu goniec. Jeszcze mi wieży nie chce wypuścić. Skubaniutki. Hetman D6. A już o wynikach gadam, a to jeszcze trzeba dograć. Chyba tak zagramy. Tak, goniec F4 chyba. Goniec F4 zadziała również. Hetman D3 poszło. Hetman D3 poszło. Ok. Myślę, że szach kulturalny. No patrzcie go. Nie mogę dać mata. Okej, mogę dać szacha. Szacha mogę dać, więc damy szacha. Znaczy zaraz, bo też mogłem wymienić hetman. Dobra, nieważne. Dam szacha. Okej. Tu chyba goniec F6 wygrywa. No dobra, to już tak na aferkę chyba zostało zagrane. No mamy 2-2, szkoda mi trzeciej partii, dzięki Paweł. Fajnie, fajnie się grało. No, jestem bardzo zadowolony mimo wszystko. Taka dobra chyba gra. Mam nadzieję, że z tego
Widzowie, moi drodzy, wyciągnęliście coś dla siebie. Także dzięki.